No i zobaczymy, czy się nagrywa. O, ktoś nawet już napisał. O mój Boże, jak szybko. A sobie zobaczę, czy to działa. Będziecie mieli teraz pogłos, bo sprawdzam, czy u mnie wszystko dobrze słychać. A sobie zobaczę, czy... No, powinno być git. Jezu, ile ludzi nagle tak szybko wbiło, dopiero co zacząłem streama. Skąd się żeście wzięli? O mój Boże, muszę ogarnąć ten panel do czatu. Muszę to wyjąć, żebym mógł z wami jakoś gadać. Tryb zwolniony 5 sekund, to jest wszystko ładnie. Tylko jak ten czat się, kurczę, wyrzucało do innego okienka. Bardzo chciałbym wyrzucić czat do innego okienka w ogóle, a... O dobra, widziel okno czatu, to już mam ładnie. Także okno czatu mam tu na boku, będę was mógł czytać. Na fejsie jeszcze napiszę, że zaczynamy streama i już gramy sobie. Na razie was nie czytam w ogóle waszych komentarzy, także przepraszam. Dobra, napisałem coś tam na grupie. Wychodzimy z fejsa, żeby nie było powiadomień. Mam wasz czacik. Mogłeś dać stream na Twitchu? To by było dla nas lepiej, ale dla mnie byłoby zdecydowanie gorzej na Twitchu, także... przepraszam, ale będę zawsze raczej streamował w przyszłości na YouTubie. Tu mam już gierkę, tu mam OBS-a, wszystko ładnie. Jeszcze mi powiedzcie, czy są ściny i czy ładnie wszystko słychać, czy gra nie jest za głośno, czy gra nie jest za cicho. Bo znowu mi zmieniali ustawienia na tym tip and donation, wszystko mi się tutaj kaszani i muszę co chwila, za każdym razem jak na nowo nagrywam, muszę wszystko zmieniać. Start o godzinie 18, nie no, już zaczynamy za 5 minut. Ile będzie trwał live? Z 2 godzinki? Z 2,5 max sądzę. Jest ok, Victoria smaka, elegancko jest, Spectrus Maximus, bardzo fajne, trochę za głośno gra? Gra za głośno, dobra, parę osób pisze, że... A, grę podgłoś, nawet ktoś pisze, ale wiecie co, wolę, żeby gra była delikatnie za cicho jak za głośno, dlatego ją o 1% ściszę, mam nadzieję, że nie będzie teraz za głośno dla nikogo. Graj, daj grę trochę ciszej, no super, super, wszystko powinno być ok. Siema Gelwart z Libii, Siemson Noctu 707. Za głośno gra. Dobra, teraz powinno być chyba ok. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno już. Tu mi się ładnie wszystko wyświetla. O! Analitykę tu będę od razu miał. Na Steamie jestem offline, więc nikt nie będzie pisał. Facebook włączony, więc też powiadomień nie powinno być. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Czacik mam. Kiedy odcinek z Mangetsu? Jutro prawdopodobnie po tym streamie. Możliwe, że nagramy z Mangetsu odcinek z Non-Starba. Włącz jakąś piosenkę. Nie no, leci muzyka z Isaaca, to mi wystarczy. Ryfek, kim będziesz grał? Jeszcze nie wiem. Będzie Terraria? Nie, dzisiaj gramy tylko w Isaaca. Następny odcinek, nie będę nagrywał z Isaaca, tylko postaram się nagrać następny odcinek nie z Isaaca, tylko z Enter the Gungeon. No i oprócz tego oczywiście Don't Starve z Mangetsu. Kiedy Metin? O mój Boże. Moich komentarzy nie czytasz. No Igor, ten komentarz przeczytałem. Dużo komentarzy się zaczęło pojawiać, także wiecie, jak coś ominę, przepraszam, ale nie nadążam po prostu wszystkiego ogarniać. Czy tu już mam grę? Dobra, mamy grę. Wchodzimy na standardowy nasz save, ten na którym robimy serię, bo teraz jestem na save'ie pierwszym. A, jakby ktoś donate'a wpłacił, może to być bardzo głośny dźwięk, bo mam specjalnie podgłoszone, żebym się wystraszył, żebym nie przeoczył żadnego, tak jak na ostatnich streamach to było, także jak ktoś był, to pamięta. Dobra, ten czacik trochę dam sobie na lewo, żebym lepiej widział. I możemy grać. Pierwsze podejście, nie wiem kim zagrać. Myślałem nad Judasem, myślałem nad Azazelem, czymś prostym, albo na przykład Eden. Wiem, że dużo osób Edena lubi, więc może zacznijmy pierwszy odcinek Edenem i będziemy losowali, póki nie dostaniemy czegoś fajnego. To jest spoko nawet, szczerze mówiąc. Mamy dobre obrażenia, delikatnie gorsze jak standardowe. O mój bo... Ten trinket jest do wyrzucenia, to jest pewne. O mój Boże.
Następny odcinek, następne podejście też oczywiście będziemy grać, więc będę się was pytał, kim gramy. Nie wiem, czy się da ankiety robić tak jak na Hitboxie, chyba nie. Ale no mówię, to jest fajny pup. Najwyżej po prostu będę się was pytał, zobaczymy, co będziecie chcieli, żebym... kim będę dalej grał. Na start mamy naprawdę super przedmiot, Infestation 2 uwielbiam. Za każdego zabitego przez nas, naszym strzałem przeciwnika, pojawimy pająka. A pająki są cudowne, każdy o tym wie. I mówię, te statystyki nie są najgorsze, delikatnie lepsze tirsy, delikatnie gorsze obrażenia, to się tak naprawdę wyrównuje. Tu mamy bardzo fajny HP up, ale spory speed down. Tego nie lubię, ale mam nadzieję, że damy radę. Kiedy Don't Starve? Jutro, tak jak mówiłem. Po tym streamie prawdopodobnie zrobię sobie przerwę, jakieś, nie wiem, kolację sobie jakąś zrobię, coś zjem. I z Mangetsu będziemy nagrywać Don't Starve'a. Kiedy Meat Boy? Nie wiem, czy do Meat Boya jakoś wrócimy w przyszłości, jeśli w ogóle. Jeden ma fajną fryzurkę, no fajna się taka fryzurka trafiła, nie wiem, taki... Ale taka typowa fryzurka dla grubasa mi się wydaje teraz, no nie wiem. Ryfek może LOL z widzami? Nie, raczej nie, w LOLa ostatnio zacząłem nawet grywać, ale tylko z moim kumplem z mieszkania tutaj. A to chcemy zrobić tak, żeby wysadzić ten kamień z X-em, więc sobie to przesuniemy i nie dość, że powinniśmy być bezpieczni, to się wysadzi? O Jezus Maria, kto zgłasił? Zawsze się boję. Ujej, 50 zł od Wepaili. Hej, Dawid Loczek z Temel przesyła pozdrowienia od Chińczyka. Bardzo dziękuję, naprawdę. Ojej, jestem mega rad. Nigdy nie wiem, jak komentować te donaty, naprawdę. To jest dla mnie zawsze trochę dziwne, ale naprawdę bardzo dziękuję. Duża dotacja. I tak naprawdę tyle. Też wiem, że chyba top donaty nie będą się zmieniać w czasie rzeczywistym. Jeśli się będą zmieniały, będę musiał to robić ręcznie, bo pamiętam, że ostatnio się nie zmieniało, jak Fobos na przykład wpłacał, nasza miejska legenda po prostu. O mój Boże, jakiś ty szpetny, o nie, Deltik sobie się nie podobam, jestem szpetny, masakra, po prostu idę się zabić. O mój Boże, po raz kolejny mamy dźwięk kupy, czemu to w ogóle tak się nie wysadza? WGMC, bój się Ryfcio, by the way, kiedy Terraria, 3 złote, bardzo dziękuję za donata. Kiedy Terraria, na razie robię lekką przerwę od Terrarii, do Terrarii sobie wrócimy dopiero prawdopodobnie po jakimś większym update'cie albo na jakichś normalniejszych modach, bo sami widzieliście. W ostatnich seriach z Terrarii pod koniec to już się robiło trochę zbyt dziwne. Ryfek puścił bąka, dokładnie. Ryfek, grasz w Margonę? Nie, nie gram. A kiedyś grałem, miałem, nie wiem, w podstawówce w to grałem. Ryfek może odnąć starwa z Mangetsu. Boże, wiedzę, co się dzieje. Hubert, kiedy Darkest Dungeon? Gocha. Co za to? Bardzo dziękuję za donate'a, Hubert. Kiedy Darkest Dungeon? Ojej, o tym się wypowiadałem chyba, ale może nie wszyscy czytali. Darkest Dungeon raczej nie będę już nagrywał, bo po prostu jest to dla mnie kolejna gra, coś w stylu jak Rimworld. Gra, w którą mi się bardzo dobrze gra samemu, ale mi się ją średnio nagrywa. Na dodatek z Darkest Dungeon ciągle miałem jakieś bugi, mnie wkurzała już z tym nagrywaniem. I tak dalej, także no przepraszam wszystkich fanów Darkest Dungeon, że go już nie będzie, ale no niestety taka jest smutna prawda. Może Don't Starve w Mangetsu, właśnie o tym Don't Starve mówię, będziemy go oczywiście nagrywać, ale nie na live'ie raczej. Nie pasowałby na live'ie, tutaj wiecie, no ja bym robił live'a, ja bym widział czat, Mangetsu może tak średnio, albo Mangetsu by robił live'a i no mówię, dziwnie by to wyszło, raczej tego nie widzę, także... To zostaje nam po prostu serią, ale wydaje mi się, że jakbyśmy kiedyś jeszcze z Mangetsu w przyszłości nagrywali serię z Terrarii, a wydaje mi się, że pewnie kiedyś jeszcze nagramy, to moglibyśmy zacząć niektóre odcinki z właśnie serii z Terrarii zacząć nagrywać na live'ach na przykład. To by było całkiem spoko. Dobra, to jest przedmiot, którego bardzo nie lubię, zazwyczaj mi pogarsza statystyki, ale teraz do was pytanie, czy go bierzemy. Experimental Treatment zmieni nam większość statystyk na jakieś inne. Może będą gorsze, może lepsze, no nie. Mam nadzieję, że nam da damage upa i tears upa, ale no do was pytanko, czy bierzemy. Jak to źle ci się nagrywa Rimworld? Właśnie w Rimworld mi się świetnie gra, bardzo fajna gierka, ale... ona jest średnia nagrywania. Jak gram w Rimworld, lubię po prostu spędzić nad nią dużo czasu, myśleć i tak dalej, to nie pasuje do... nagrywanie. Bardzo dużo na tak, większość na tak, także bierzemy, zobaczymy co wyjdzie. Dostaliśmy Tears Up, straszny damage down i Speed Up. Ogólnie
To się wydaje bardzo złe, jak na razie... O mój Boże, jaki ten dźwięk jest strasznie głośny. Craftman 10, Siemson, dzięki za donate, za 3 zł, raczej mnie pamiętasz, co nie? Oczywiście, no, Craftman, nawet jesteś na top donate'ach naszych, bardzo dziękuję za kolejnego. I o czym ja mówiłem, jak na razie te statystyki mamy bardzo złe. Ten damage down bardzo boli, ale jeżeli dostaniemy jakiegokolwiek damage upa, ja będę i tak zadowolony z tego przedmiotu, bo nam dał tears upa, to po pierwsze, a po drugie dał nam jeszcze speed upa, a tego speed upa bardzo potrzebowałem. Ja nienawidzę grać, gdy mamy mojego speeda. Nagraj jak palisz jakiegoś FMS-a, jak będzie plus 9,40 plus, to kupię. Słyszałeś o Youngbugu? Tak, słyszałem o Youngbugu na PL-u, dla mnie to są jaja, po prostu coś takiego może w tym roku się stać. To jest damage up, nawet nie wiedziałem. A gram na Negrosie i sam mam fajnego FMS-ka, 6,6 średnie, 20 na DT, 20 na Diabły, ale oczywiście na DT tylko się przydaje. Masz włączone mody? Tak, mamy włączone mody, wszystkie te, które były na serii, więc możliwe, że spotkamy nowych bossów, możliwe, że cię trafią nam nowe przedmioty, ale żadnych innych modów, oprócz tych, które już mieliśmy, nie instalowałem, więc niczego, oprócz tego, co widzieliście, już się raczej niestety nie spodziewajcie. Ło, zamiast oglądać rywka, robiłam pierniki, mam nadzieję, że smaczne, uwielbiam pierniczki. Co to w ogóle był za dźwięk? A, bo on tam szczeka, jak jest chyba Secret Room w tym pokoju, coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, że ten przedmiot działa, który przed chwilą wzięliśmy, więc Secret Room powinien być z lewej albo z prawej. Sprawdźmy z prawej, jeśli będzie z prawej, będę mega zadowolony. I jest, za darmo sobie wchodzimy do Curse Roomu, nie tracimy zdrowia. Używaj spłuczki, no tak, powinienem używać tej spłuczki, ale jakoś ciągle zapominam. Nie lubię jakoś takich przedmiotów aktywnych, po prostu no, sami o tym wiecie. Co to za przedmiot aktywny? Przedmiot aktywny zmienia naszych przeciwników w kupy. Będzie odcinek o wapowaniu, co? Nie rozumiem. To, że mamy elektronicznego papierosa i czasem sobie go używamy, nie znaczy, że się zmienia na kanał o wapowaniu. Więc nie, raczej nie będzie odcinka takiego. You are gówno, czarna dziuro. Łukasz Klich mnie nie lubi, kolejny mój hater niestety. Ryfek, kiedy Enter the Gungeon był update, który dodał super bronię. Ale właśnie, ciągle mi od miesiąca piszecie o update'cie z Enter the Gungeon, ale to jest chyba tylko ten update, który wyszedł w ramach kolaboracji z Paydayem 2. I widziałem te nowe przedmioty, ich jest bardzo mało. One są ciekawe, co prawda, nawet graliśmy sobie z Czarnym raz, koopa. Chcieliśmy nagrać specjalnie dla was odcinek, po prostu nam jakoś nie wyszło, więc go nie wstawiałem. I tak jak mówiłem, są nowe rzeczy, ale mało, a ja nadal czekam na ten update większy, który będzie naprawdę masę rzeczy dodawał. Tu jest Secret Room, bo tutaj też nam szczeka nasza postać, ale nie mamy bomby niestety. Dlaczego palisz ryfek? Boże, no bo lubię, zwykłych papierosów nie palę, ale papierosy już tak, także... Ale oczywiście, jak jesteście niepełnoletni, nie polecam. Family friendly content robimy. Czemu w ogóle nie mogę wziąć? O właśnie, serduszka. Przed chwilą nie mogłem wziąć tego serduszka, mieliśmy przecież na nie miejsce. Bardzo chciałbym dostać bombę, ale bomby niestety nie mamy, bo bardzo chciałbym rozwalić kamień z X-em i bardzo chciałbym się dostać do Super Secret Roomu, który wiemy, gdzie się znajduje. Hive Mind, o Jezu Boże. O Jezu Boże, Hiveman będzie świetnym przedmiotem dla nas. Mamy Infestation 2, czyli pojawiamy co chwila pająki. Hiveman sprawia, że te pająki zadają dwa razy więcej obrażeń. Teraz zamiast 2,5 razy nasze obrażenia, zadają 5 razy nasze obrażenia. Ryfek, jakiego masz moda? Masę mam modów, więc ich na razie wam nie pokażę. Na którymś odcinku, jeżeli ktoś pamięta, mógłby napisać w komentarzu. Na którymś odcinku na początku pokazywałem listę wszystkich modów, które mamy aktualnie zainstalowane. Sun... Weźmiemy na walkę z bossem, nie będziemy używać Algis. Algis weźmiemy na kolejne piętro. Kiedy Don't Starve? Po raz milionowy odpowiadam, że będzie jutro. Przywitaj mnie, pieczony kebese. Komentarz wycofany. O, ktoś może nawet wycofywać komentarze, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że może Mangetsu by wszedł na streama. To jest mój chyba jedyny moderator. Nie, jeszcze oprócz Mangetsu mam broniara na modzie. A mod jakiś by się przydał. Jak tam parówki z pasztetem? Ja nie jem parówek z pasztetem, ja jem naleśniki z pasztetem, proszę tutaj mnie nie szkalować. Hej Deli.pl, hej Fafi Games. Mam nadzieję, że się będzie dobrze, będziecie dobrze bawić na streamie. Cześć Azazelo.pl. A, jakiego masz papierosa? To przepraszam, możliwe, że źle przeczytałem. Jakiegoś starego, góra Zephyrus V2 chyba, a dół
iStick 50W. Ja go nie składałem, znajomi mi kupili na moją 18 dwa lata temu. Beznadziejny Devil Room, ominiemy sobie i się wracamy po Algiza. Zagrasz z Samsonem? Możliwe, zobaczymy oczywiście na następnym podejściu. Na razie nic nie obiecuję. I czemu ja w ogóle nie rozwalam kup? Przecież mamy Petrified Poop. Poza tym jedna rzecz, czy jeżeli przeciwników zamienimy w kupy za pomocą naszego przedmiotu aktywnego i mamy Petrified Poop, to czy coś z nich wyleci? Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Jak wiecie, to moglibyście mi napisać. Następny run Silasem, a może Silasem zagramy. Całkiem fajna postać, dawno nią nie graliśmy. Strasznie żałuję, że tego kamienia z X-em nie rozwalimy, ani nie pójdziemy do Super Secret Roomu. No ale mówi się trudno, lecimy na kolejne piętro. Ryfek już 115 lajków. Bardzo się cieszę, nie widzę tego licznika, więc bardzo się cieszę, że tak już poszło. Widzę teraz 243 osoby na żywo oglądają, 18,5. O mój Boże, wyświetleń, komentarz na minutę. Wepaili. Dawid wrócił z Chińczyka i nie posprzątał jeszcze w mieszkaniu. Zgłaszam to do prokuratury. Boże święty, kolejne 50 zł. Naprawdę bardzo dziękuję, Wepaili. Tu już będzie razem 100 zł. Skoczyłeś na numer 2 naszej listy. Ogromne ukłony dla ciebie. Czat, proszę zróbmy hałas dla Wepailego. Nie wiem, czy dobrze czytam, prawdopodobnie nie. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję, naprawdę. Bardzo szczodre dotacje. Nie, ja nie nienawidzę takiego pokoju. O właśnie, nienawidzę takiego pokoju. Czemu nie używam aktywnego przedmiotu? Te pokoje są beznadziejne, są bardzo trudne. Szczególnie przy naszych statystykach mamy beznadziejne obrażenia. To jest właśnie pokój do użycia przedmiotu aktywnego. Rywciu, kiedy koop z dziewczyną, a nie wiem, zastanawiam się nad tym coraz bardziej. Mam nadzieję, że ją w końcu namówię, bo jeżeli udałoby mi się ją namówić na ten pierwszy koop, moglibyśmy po prostu częściej nagrywać, a wiem, że na te koopy czekacie. Na przykład koop z Paździochem wyszedł chyba delikatnie ponad rok temu, też w listopadzie 2016 roku, a do dziś czasem trafiają się komentarze, żebym nagrał kolejny koop z Paździochem. Dlatego mówię, ja z tych koopów byłem bardzo zadowolony, mało ich było na kanale. O mój Boże, ten popi też jest beznadziejny. Ale mówię, jakby się mi udało namówić dziewczynę, może byśmy częściej nawet nagrywali takie koopy, może byście te odcinki polubili. Gdzie jest Phobos? Phobos pewnie to na jakichś wakacjach na Malediwach sobie siedzi. Ryfek, jakiego masz e-papierosa? Już pisałem, znaczy pisałem, mówiłem, nic nie pisałem. A koop w Enter the Gungeon? No, Enter the Gungeon koop, jeśli bym już miał nagrywać, to prawdopodobnie jedynie mógłbym to nagrywać z Czarnym. Jeden koop z nim już nagraliśmy. Boże, jakim mamy beznadziejne obrażenia. I tak jak mówiłem, próbowaliśmy ostatnio nagrać, po prostu nam jakoś nie wyszło, mieliśmy mało czasu, szybko padliśmy, Czarny już musiał iść, ale wydaje mi się, że na pewno kiedyś ogarnie się po prostu spotkanie jakieś tutaj w Łodzi. Czarny będzie miał troszkę więcej czasu i ten koop z Enter the Gungeon również nagrają. Bardzo się naprawdę fajnie gra w Enter the Gungeon we dwóch. Wydaje mi się, że koop z Enter the Gungeon jest nawet ciekawszy od koopa z Isaaca. Ryfek, czy to ty? Tak, to ja. Mógłbym polecieć dalej cytatem, ale family friendly content. Ryfek, masz już prawie 30 subów i nie zarabiasz tylko na kebaba. Nie rozumiem. Ryfek, masz już prawie 30 subów i nie zarabiasz tylko na kebaba. Nie rozumiem tego zdania, naprawdę. Czy nie zarabiam tylko na kebaba i jeszcze na coś? Nie, naprawdę nie czaję. Bardzo fajny pokój, mamy tutaj obok Secret Room, ale maszynę bardziej wolałbym rozwalić. Więc zróbmy to. Średni przedmiot, zobaczymy co dostaniemy potem. Byłeś u fryzjera, masz jakieś krótsze włosy. Krótsze, ja mam strasznie długie, a dzisiaj miałem iść do fryzjera i miałem je ściąć, tylko po prostu kamerkę mam. Nie no dobra, one są przyklapnięte, się wydają krótkie, ale naprawdę uwierzcie mi, one są bardzo długie. Ja nigdy w takich długich włosach nie chodzę, więc miałem dziś iść do fryzjera, ale już nie zdążyłem. Zrobisz koop z siostrą i z dziewczyną? No z siostrą chyba kiedyś nawet koopa zrobiłem. Z chęcią bym zrobił koopa z siostrą. Wiem, że moja siostra nawet grywa często w Isaaca, tylko że jest mały problem, bo moja siostra mieszka na Śląsku, a no ja mieszkam w Łodzi, troszkę daleko do siebie mamy. Ryfek, słyszałeś o Zgierzu, w sensie jako mieście tak, ale jeżeli coś tam się wydarzyło ostatnio, to nie.
Na serio jesteś humanistą? Jak tak, to czemu nie umiesz deklinacji? Nie wiem nawet co to jest. Humanistą nie jestem, całe życie byłem umysłem ścisłym, matwis i tak dalej, konkursy matematyczne, kangur matematyczny, inne duperele, ale w tym roku właśnie zmieniłem kierunek na studiach, poszedłem z informatyki na dziennikarstwo międzynarodowe i to była jedna z najlepszych chyba decyzji w moim życiu. Znaczy, na razie nie wiem oczywiście, jakie to mi przyniesie korzyści w przyszłości, ale na razie się czuję na tym kierunku bardzo dobrze. Mam dobre oceny, dobrze się uczę i po prostu jest fajnie. Świdnik znasz, kojarzę. Proszę, nie zadawajcie pytań takich. Jeżeli komuś odpowiem na pytanie, na przykład ej, znasz taką i taką miejscowość? Odpowiem, że tak. Nie zadawajcie potem pytań, ej, a znasz to, bo to się będzie kręcić w nieskończoność. Dużo mnie ominęło, nie, Patryku Krawczyk. Nie ominęło cię wiele, zaczęliśmy niedawno to podejście. 13 minut sobie gramy, stream trwa ciutkę dłużej, bo jeszcze na początku ogarnialiśmy go. Zmienimy te przedmioty? Nie mamy bomby nawet. Mamy masę kasy. Kupimy sobie i kluczyk, i Spirit Hearta. I lecimy po prostu dalej. Idziemy już na walkę z bossem. Ja liczę na Devil Room, na jakiś damage up, bo bez tego damage upa będzie naprawdę kiepsko. A i też proszę, nie piszcie tak jak teraz Ultra Pieseł, Pieseł, którego pozdrawiam. Nie piszcie, czy kogoś pozdrowię tak jak on. Nie będę tego robił, nie dlatego, że was nie lubię czy coś, no po prostu, no wiecie, jednej osobie coś odpiszę i potem każdy będzie pisał, zrozumcie mnie. Mamy nowego bossa, który nie ma tej śmiesznej animacji przy wejściu. Na razie nie będę czytał żadnych komentarzy, no bo sami widzicie. Nie będzie mi pewnie szło za dobrze. Nie, dobra, ja używam Algis, nie chcę stracić moich Spirit Heartów. Mamy tak małe obrażenia, to jest straszne. Experimental Treatment nas załatwił totalnie. Obrażenia 2,8. Zdecydowanie gorsze niż startowe, więc mam nadzieję, że czym prędzej jakiegoś nawet orbitala, jakbyśmy znaleźli, orbital by zadawał kosmiczne obrażenia w porównaniu do naszych. Nawet nie wiem, czy na... w życiu nie zdążę na jednym Algis zabić zwykłego bossa, to jest padaka straszna. Jeszcze otrzymamy obrażenia na zwykłe czerwone serduszka za momencik. Nie, to jest okropne, naprawdę. Chcę czym prędzej dostać jakiegoś damage upa, bo bez tego będzie strasznie. Wysadź się sam. Dobra, wysadził się delikatnie sam. Jeszcze mamy szansę na Devil Room albo Angel Room, ale mało. No i niepotrzebnie zacząłem czytać. Nie, podejście jak na razie jest straszne, naprawdę. Dawno nie miałem tak słabego podejścia. Na dodatek gorzej oczywiście gram na streamie, bo czytamy. No nic, jeżeli się skończy, ja nie będę zły. O, super. Ale nas zabił, ale z tym kupą. Masakra. Oj, dawno tak wcześnie nie skończyliśmy podejścia. No nic, zagramy kolejne podejście. I teraz... Lubisz bardziej Mangetsu czy Myreza? Boże, co za pytanie złe. Teraz do was pytanko. Czy gramy Idenem i losujemy podejście na samym początku ciągle? Aby dostać jakiś naprawdę super przedmiot, mamy 146 tokenów. Czy gramy Silasem? Silas albo Eden i rolowanie przedmiotów, póki nie dostaniemy czegoś fajnego. Ankiety nie zrobię, bo ankiety chyba się nie da zrobić na YouTubie, więc no niestety nie mogę tego zrobić. Eden, Samson, no Samson, nie mówiłem o Samsonie. Eden, Silas, Eden. Dobra, wszyscy na razie Eden. Zdecydowana większość Eden, także gramy Idenem i czekamy, a coś fajnego dostaniemy. W ogóle zobaczcie sobie, załatwiłem sobie słuchaweczki. Już nie mam tych moich wielgachnych. Znaczy je też naprawiłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Skleiłem je tutaj klejem za 4 zł i gumka, recepturka je trzyma dociśnięte, żeby działały. Bo kabel jest horrendalnie drogi dla nich. Ale skumałem, że do telefonu przecież dostałem pół roku temu słuchawki takie i chociaż mi głowa teraz nie będzie bolała, będzie mi się lepiej nagrywało, może dłuższy będzie stream. Co mamy na początek? Magic Mushroom, świetny przedmiot, dobre obrażenia, beznadziejne tirsy. No słabe te przedmioty oprócz Magic Mushroom. Magic Mushroom jest świetny, ale nie wiem czy... zmieniamy to dalej. Śmieszną twarz mam. Czy zmieniamy to podejście i szukamy czegoś bardziej przerąbanego? Do was pytanko. Bo to jest okej, to nie jest złe, ale
może być coś lepszego. O, Mangetsu, śliczny rywciu jesteś. Pozdrowienia dla Mangetsu. Zmień. Roluj. Tak, 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 dobra. Już zmieniamy, zmieniamy. R niestety nie działa. A nie, jednak działa R. Boże święty. Wepaili, co ty robisz? Domagam się koło live'a z loczkiem. Tylko musisz ustawić 18+, bo family friendly to nie będzie na 100% PS. Potem na TS-ie zrobię coaching z wypowiadania mojego niku. 50 zł, bardzo dziękuję. O mój Boże, 150 zł, drugie miejsce już nasze. Kolejne podziękowania dla Wepailiego. Pozdrawiamy na czacie Wepailiego. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że czat zrobi hałas. Jakie mamy teraz podejście? Dobre tirsy, małe obrażenia, zmieniamy dalej. Coś naprawdę przerąbanego szukamy. No to jest beznadziejne, zmieniamy dalej oczywiście. To jest The 100, o mój Boże. Nie, zmieniamy dalej. Średnie. Średnie. Szukamy naprawdę dobrych statystyk i bardzo dobrych przedmiotów. Curse of the Blind, co tu mamy? Capricorn, ale beznadziejne tirsy mamy. O mój Boże, nie. Half Soul Heart, o half... Ja w końcu odblokowałem Half Spirit Heart, ja ich nie odblokowałem nigdy, bo nigdy nie rolowałem podejścia na początku. Średnie to też. Dobre obrażenia, dobre tirsy, ale nic poza tym. Skorpio jest średni, przynajmniej aktywny jest jednoużytkowy. Latanie, średnie obrażenia, dobre tirsy, zmieniamy dalej. Boże, jak ja dawno nie rolowałem w ogóle na początku podejścia. Zazwyczaj od razu graliśmy, a teraz mogę się pobawić i czekać, aż dostaniemy jakieś fajne przedmioty. Nadal średnie te rzeczy. No, znaczy dobre jest to podejście, ale czekam na coś naprawdę super. Tu dobre statystyki, ale przedmiot beznadziejny. Nie mów Spirit Hearty, bo to okropne, ale to są Spirit Hearty, to nie są Soul Hearty. Ja się powinienem nauczyć właśnie mówić poprawnie. Chocolate Milk jest fajne. Jak działa Chocolate Milk z Cursed Eye? A, beznadziejnie. Kiedyś wyglądałeś inaczej, no tak. Lepiej mnie pamiętacie z tych trzech razy. Czemu zrezygnowałeś z informatyki, bo chcę iść na ten kierunek na studia? Po prostu nie dla mnie, jak dla ciebie spoko, polecam. Dobra płatna praca, ale dla mnie nieprzyjemna i no mówię, te przedmioty nie dla mnie. Fizyka, dla mnie straszny przedmiot. Matematykę jeszcze tam lubię i zawsze byłem dobry, ale no fizyka to dla mnie było okropieństwo. Czytaj moje komentarze, Boże, czytam... Staram się czytać co mogę, ale uwierzcie. Czemu drugi raz dostaliśmy Kresaj? Uwierzcie, tych komentarzy jest dużo. Na razie teraz też się skupiam bardziej na statystykach niż na waszych komentarzach. Nie, Wepaili nie jest Fobosem. Ale sobie pewnie pogadamy na TS-ie z nim. D6 mamy na start i DNM, ale kurde, nic ciekawego. Od ilu złotych donate się wyświetlałem? Od tylu je można wpłacić, czyli 3. 3 złote to jest minimalny donate, tak mi się wydaje, tak jest chyba ustawione. Dobra, ostatnie 10 reroli, mam nadzieję, że coś dobrego się trafi. Średnie. To jest dobre. I na tym zostaniemy na razie. Dobra, znowu zaczynam czytać komentarze. Kto chce, żeby Rybek miał milion subów, pisze sub, o Boże. Sam bym napisał, ale oczywiście tak to nie działa niestety. Zostaniemy na tym, bo wszystkie statystyki mamy bardzo fajne, a po prostu już tyle razy zmienialiśmy, że mi szkoda czasu. Co mamy w Treasure Roomie? Średni przedmiot, ale może być, Lost Fly. Lata sobie przy ścianach, ale zadaje naprawdę bardzo, bardzo mocne obrażenia. Także z tych much nie jest wcale najgorsza. Ryfek 4.7, kiedy LOL This War of Mine. This War of Mine, nie wiem, czy kiedykolwiek będę nagrywał. Może, bo jest bardzo fajną grą. LOL... Może też zacznę znowu nagrywać. Świetnie, świetnie, wejście w ogień. Może znowu też zacznę nagrywać, nie wiem czy tam w ogóle jeszcze dużo osób z mojej widowni gra i ogląda LOLa. Kiedyś to nie było nawet dużo. Teraz to mi się wydaje, że jeszcze mniej może to być. Ale przyjemnie mi się ostatnio grywa. Mój komentarz przeczytałeś już trzeci raz, kozak jesteś. No widzisz, teraz czwarty raz.
Cały pokój. Tak, całe piętro raczej, nie pokój. Idziemy na walkę z bossem. A w tym pokoju możemy zamienić kamienie. Ich jest tutaj całkiem sporo. Może trafimy jakiś kamień z X-em. Niestety nie. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Ja też nie cierpię fizyki, ale muszę jakoś to przeżyć. Na nieszczęście kocham matematykę. Chyba na szczęście chciałeś napisać. No nie wiem, tak jak mówiłem, mi te informatyka, studia po prostu nie podpasowały. Ja nie potrafiłbym też siedzieć jako programista i pisać kod, a tego się by ode mnie wymagało. Ja muszę pracować z ludźmi, tak jak teraz widzicie. To też jest jakaś tam moja praca. I na odcinkach mam reklamy, i na streamach wypłacacie donaty. Wypłaty z tego nie mam, ale to jest jakaś moja praca i mi się strasznie fajnie to wszystko robi, jak z wami mam jakąś komunikację, gdy czytam wasze komentarze, gdy piszecie na grupie facebookowej, gdy rysujecie te prace, naprawdę. Ja YouTube'a uwielbiam, bo to po prostu robię, czuję się jakbym robił to z kimś, w sensie, że z wami oczywiście. A ja nie potrafiłbym właśnie pracować gdzieś, gdzie musiałbym coś robić samemu. Nic ciekawego tu nie mamy niestety. Idziemy do Crestroomu? Idziemy do Crestroomu. Mój komentarz cały czas jest ignorowany. Kiedy Don't Starve? Ignoruję go dlatego, że odpowiadałem na to pytanie 10 razy już. Don't Starve będzie jutro. Po tym odcinku, a raczej po tym streamie będziemy z Mangetsu Don't Starve'a nagrywać. A próbowałeś naleśniki z żółtym serem? Nie, chyba nie. Nie wiem, z serem zwykłym, w sensie z twarogiem, uwielbiam, ale z żółtym serem chyba nie jadłem nigdy. Polecam ci grę World League 2. World League 2. Bardzo fajna, wciągająca gra i powtórzę pytanie po raz trzeci. Zrobisz raid do kogoś na koniec live? Nie, raczej nie. Nie znam nikogo z innych youtuberów, oprócz tam właśnie Mangetsu, Mereza. Kiedyś z Wiśnią jeden odcinek nagrałem i oni nie streamują, a nie widzę sensu robienia rajdu do kogoś, kogo nie znam. Dobry wieczór, Gaita.org.x. Idziesz dzisiaj na DCS? Tak, pójdziemy na DCS dzisiaj prawdopodobnie. Nie będziemy szli na Darkroom w żadnym podejściu, bo DCS jest po prostu ciekawsze i fajniejsze. Miałeś odinstalować kolorowe mody, wiem, ale właśnie zapomniałem. Zawsze to mówię na odcinku coś i potem zapominam. Chcemy marnować kluczyk? A, zmarnujmy. Start zatrzymamy na następne piętro. Obsessed Fan, kolejna muszka. Mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze jedną tylko z tego powodu, aby zostać zamienionym w Lord of the Flies. Bo tak to ta mucha jest jedną z gorszych chyba. Nie zadaje jakoś specjalnie dużo obrażeń. Lata za nami w odstępie 3 sekund. Zrobisz jakiś challenge na streamie? Raczej nie. Lamp fajniejszym bossem być. Tak, Lamp jest fajniejszy, ale całe piętro The Chest jest, wydaje mi się, że fajniejszy. Z uwagi po prostu na te 4 skrzynki na początku. Jakbyśmy mieli gwarantowane z tych czerwonych skrzynek na Dark Roomie przedmioty z Devil Roomu, to bym chyba zawsze chodził na Dark Room. Ale że zazwyczaj te przedmioty się po prostu nie trafiają, większą szansę mamy na cokolwiek w The Chest, to chodzę do The Chest. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj Secret Roomu. Siema, widziałeś nową serię Mangetsu? Tak, widziałem, oglądam, daję łapki w górę. Też polecam wam, jak lubicie serię, to pamiętajcie o tych łapkach w górę i mnie, i Mangetsu się naprawdę bardzo przydają. Więcej osób wtedy dzięki temu widzi nasze odcinki. Zapis tego streama będzie na YouTubie? Tak, zapis streama tego, tak jak i poprzednich na YouTubie, będzie na YouTubie. Bo gdy jeszcze nagrywaliśmy na Hitboxie, zapisu tych streamów niestety nie było. A teraz jak ktoś będzie musiał wyjść w połowie, albo po prostu nie może obejrzeć, będzie mógł potem oczywiście dooglądać. Jaki nick w LoLu masz? Nie będę mówił. Lubisz muchy jako przedmioty, czy raczej nie przepadasz? Zależy oczywiście jakie. Są niektóre beznadziejne, jak na przykład ta fioletowa muszka, którą mamy, nie lubię jej. Ale są całkiem fajne, jak na przykład Halo of Flies, bardzo lubię. Big Fan jest spoko. Sam jeszcze z much jest ok. Nie, z much dużo dobrych przedmiotów nie ma. Chyba że liczyć na przykład przedmioty Gapiego i transformacja jako przedmioty z muchami, to tak. To jest oczywiście świetna rzecz, Hive Mind, jeżeli liczyć jako przedmioty z muchami. Ale w większości raczej, no nie przepadam.
Dasz widok czatu na stream? Raczej nie. Czat, jak ktoś chce zobaczyć, to po prostu... No wiem, że mniejszy ekran wtedy jest, a na telefonie to już w ogóle nie wiem, jak to działa. Chyba w ogóle nie da się widzieć dobrze tego czatu. Ale no nie wiem, wolę nie dawać po prostu tego czatu na stream. Nie wiem też czasem, czy jeżeli ktoś ogląda po czasie streama, na przykład jutro, jakby sobie odpalił zapis tego streama, to czy nie będzie miał czatu tak jakby w czasie rzeczywistym z prawej strony, tak jak to szło na żywo dzień wcześniej. Wiesz, że do tej serii możesz dołączyć, o ile zrozumiałem w pierwszym odcinku, to nie wiem, to ja musiałem nie słuchać dokładnie, co chłopaki mówili, ale wydaje mi się, że to jest ich seria i raczej tam nie dołączę. Poza tym nie miałbym nawet kim grać. Meres gra Rangerem, ja myślałem, że właśnie na następnej serii, jakbyśmy coś grali, ja bym grał Rangerem. Ale myślę, że jakby skończyli tą serię w przyszłości i chcieliby nagrywać kolejną, moglibyśmy coś zagrać na modach, nie takich przesadzonych jak ostatnio, ale w sensie takim, że każdy mógłby grać czym by chciał, nie będzie żadnej klasy. Każdy mógłby przywołać Samona, każdy mógłby wszystko tak naprawdę robić, bo grałby mi się, wydaje mi się, że grałby mi się przyjemniej. Poza tym byłoby łatwiej zdecydowanie z tymi końcowymi bossami, jakbyśmy mogli wszystkiego używać bez problemu. Do której stream? Nie mam zielonego pojęcia. Zaczęliśmy jakoś w pół do 18. Wydaje mi się, że z 2 godzinki pogramy sobie około. Mamy super troll bombę, która nie wysadziła niestety kamienia z X-em. Kamienie skrzynki. Nie wiem, czy ten przedmiot chcemy brać, bo on jest średni. Ale zazwyczaj całkiem nieźle się spisywał. No nie wiem, wezmę go. Teraz mamy nasze strzały takie odbijające się właśnie. Zmniejsza to nam chyba zasięg. Ale jesteśmy w stanie chyba więcej obrażeń zadać. Tak mi się wydaje. Dziwnie to działa, nie wiem dokładnie jak. Niektóre synergie ma beznadziejne. A niektóre synergie ma naprawdę super. Pierwsze jak to dostałem, byłem mega niezadowolony. Za drugim razem, gdy ten przedmiot dostaliśmy, chyba mieliśmy te strzały rozpadające się, czy coś w tym stylu. Z tym świetnie to działało. A co z Don't Starve Together? Po raz milionowy pytanie, proszę was. Jeżeli ktoś widzi, że ktoś zadał pytanie, które już odpowiedziałem, na przykład właśnie kiedy będzie Don't Starve, albo coś tam innego, odpowiedzcie na czacie dla tej osoby. Jak wpiszecie małpę Shift 2 i zaczniecie wpisywać nick tej osoby, od razu ten nick się jej wyświetli, że będzie widziała, że do niej piszecie, także... Dla uczynnych widzów mam taką prośbę. I jeszcze raz oczywiście odpowiem, Don't Starve będzie jutro, jak nagramy z Mangetsu odcinek po tym. Czy to chcemy wziąć? Na razie nie. Ten przedmiot sprawia, że w puli przedmiotów pojawia się Biblia 7 razy. Chociaż nie mamy dobrego przedmiotu aktywnego, możemy to sobie wziąć. Biblię z chęcią bym wziął, Biblia jest spoko przedmiotem aktywnym, lepszym od naszego. Co z Ultimate Kurczak Koń? No Ultimate Kurczak Koń to była taka seria tak naprawdę jednoodcinkowa. Teraz z chłopakami nie mieszkam, więc nie mam nawet możliwości, jak to nagrać. Ale nie wiem, no może kiedyś by do mnie wpadli, byśmy to nagrali. Żadnej serii oczywiście jakoś specjalnie nie zawieszam. Nagrasz Lola. Nagrywałem Lola. Właśnie ciekawe, czy ktoś wie, czy miałem, że miałem kiedyś takie serie właśnie jak Lola. CSGO kiedyś nagrywałem. Z Grubym. Też się nawet do dzisiaj pojawiały czasem komentarze, żeby nagrać kolejne odcinki CSGO z Grubym. Ryfek, mnie pozdrowisz. Nie pozdrowię. Nie piszcie takich komentarzy długich, bo będę banował na czat po prostu. Sprawdźmy, czy mamy Super Secret Room. Super Secret Room mamy. I to jest fajny Super Secret Room. Nie będziemy tutaj marnować bomb oczywiście. Przesuniemy po prostu skrzyneczki do TNT. Puścisz jakąś muzyczkę w tle? Nie, muzyka z Isaaca jak dla mnie w 100% super, wystarcza. Także nic nie będę puszczał. Poza tym nie wiem dokładnie jak na... Nie wiem dokładnie jak na YouTubie działają te prawa autorskie. Jeżeli zacząłbym... Boże święty. Craftman 10. Kiedy seria z bardzo oryginalnej, fajnej gry zwanej Minecraft, na przykład zamiast Terrarii, było już jej trochę PS. Uważaj na rajdy. Bardzo dziękuję za donate'a, Craftman.
Minecrafta też nie skreślam, ale zupełnie o nim na razie nie myślałem. Ale wiem, że Mangetsu albo Meres, który z nich odzyskał swoje konto w Minecrafcie i moglibyśmy nawet to razem nagrywać. O czym ja mówiłem? Kompletnie zapomniałem, naprawdę, zostałem totalnie wybity z rytmu. O czym ja gadałem, naprawdę, totalnie nie, może mi przypomniecie. Rondo, czytasz te porady do Don't Starve to Grę? Tak, czytam wszystkie oczywiście. Rondo, tego jeszcze nie było, Rondel był. Ale Ronda jeszcze nie widziałem. I was na momencik muszę przeprosić. Bo muszę kogoś tymczasowo wyciszyć. Nie piszcie długich komentarzy spamujących, proszę. O muzyce na YouTubie. O, właśnie! Przypomnieliście mi. Nie puszczę muzyki, bo nie wiem, jak dokładnie działa muzyka na YouTubie. Na Hitboxie sobie mogłem puszczać muzykę, z tym nie było żadnych problemów. Ale na YouTubie musiałbym puszczać muzykę tylko bez praw autorskich. Tak jak jest mało, mało znane, nie przepadam za nimi. Niektóre są fajne, ale oczywiście nie wszystkie. Czy ja nie miałem trzech serduszek? Chyba nie, musiałem coś zwalić ostro, bo ten przedmiot też chciałem wziąć, no nic. No, a wiem, że jakbym puszczał muzykę na YouTubie, to by mi to po prostu dawali reklamy na streama, a skoro i tak... I tak są osoby, które mi dają donaty na streamie, nie widzę kompletnie sensu, abym na streamie puszczał reklamy. Nagraj koopa z mamą, Boże święty, co to w ogóle za jakieś pomysły. Całkiem nieźle się te strzały sprawdzają. Wydaje mi się, że mega minusem tych strzał takich przeskakujących jest to, że nam na samym początku zmniejszają tirsy, ale jeżeli dostaniemy wystarczająco dużo przedmiotów, które nam te tirsy znowu wrócą do jakiegoś tam poziomu, to obrażenia nam się zwiększają nieźle. Cholerna desynchronizacja kamerki. O, ja muszę sobie sprawdzić, aż naprawdę mam desynchronizację kamerki. Klask. Możliwe. To jest strasznie tania kamerka, ja na nią zbierałem już milion razy i zazwyczaj jak miałem kasę na kamerkę, no nie wiem, po prostu wolałem wydać to na wyjście do restauracji z dziewczyną, do, no nie wiem, na imprezę ze znajomymi, naprawdę. Wydaje mi się, że widać mnie na tyle jak trzeba. Nie ma co przesadzać, kupować za 500 jakieś kamerki na razie. Na co teraz zbierasz? Na razie jeszcze nie. Na prezenty na święta dla rodziny. Żebym miał kasę tam, każdemu kupić jakiś prezent. Gdzie twoje słuchawki? No, mam słuchawki, już właśnie o nich mówiłem wcześniej. Wielgachne są naprawione, ale nadal niestety ważą pół kilo, więc na streamach, które trwają dosyć długo, wolę ich nie nosić, bo po prostu mnie strasznie boli kark. Przepija całą kasę. No, nie całą, troszkę tylko. Ryfciu, ile masz lat? Mam lat 20. Wiem, nie wyglądam. Ryfek, nagrasz... zagrasz w Hardy Part 3? A nie Party Hard? To nie jakoś tak się nazywało? I nie 2? Biblia, no, musiała nam się pojawić. 7 Biblii zostało dodanych do puli poprzez wzięcie różańca, ale już Biblii nie zobaczymy, bo ją sobie wzięliśmy i z nią zostaniemy prawdopodobnie. Kupimy Solharta, kupimy kluczyk, idziemy dalej. Dalej, 1500 zł za słuchawki, czym się różnią od tych za 30 zł? No, no nie wiem, może jakością dźwięku? Jak te założyłem i zacząłem... Dźwięki Windowsa nawet brzmią w takich słuchawkach źle w porównaniu z tamtymi, serio. Ryfek przepija tylko kasę od Fobosa. No, może też. Jak to zawsze po streamach z donatami Fobosa do dziewczyny mówiłem: Ola, teraz się bawimy za kasę Fobosa. Wiem, że to widzisz, wyłącz kamerkę, nerdzie. Nie, kamerkę zostawiam. Wciśnij tyle na klawiaturze, wpisz podajcze spawn skinny hash, czy jakoś tak. Zobaczysz trzecią formę hasza. Nie chcę widzieć trzeciej formy hasza, bo chyba będziemy musieli z nim walczyć. Ale nawet nie wiedziałem, że jakaś trzecia forma hasza jest, także dzięki za info. Użyj Biblii na złotych kupach. O, Boże święty. Takie oczywiste, a ja zawsze tego nie robię. Dzięki za podpowiedź.
Rywcio z mojego rocznika, to nieźle. No, pozdrawiam rocznik 9-7. Jesteście najlepsi. Może wejdziemy jeszcze do Curse Roomu i do sklepu. No teraz to mamy tyle kasy, że na pewno do sklepu wejdziemy. Czy nagrasz kiedyś jakiś horror? Z wielką chęcią bym kiedyś jakiś horror nagrał, tylko jeszcze musiałbym... A to nie jest sklep. Tylko musiałbym jeszcze jakiś dobry horror mieć. Mam niby amnezję. I to jest dobry horror. Ale teraz się pojawia problem kamerki. Ja mam kamerki dobrej do horroru, bo nie wyobrażam sobie nagrywać horroru z tą kamerką. Jeden odcinek chyba z amnezji nawet jest na kanale. Nagrałem 3, z czego 2 są schowane. Kurde, co ja robię? Nagrałem 3 odcinki z amnezji, z czego tak jak mówię, właśnie 2 są schowane i ich nie widać. Umiesz rysować patyczaki? Tak, bardzo dobrze. Ale tak szczerze, coś lepszego to nie. Jestem straszny, jeżeli chodzi o rysowanie. To zmienia nam wszystkie nasze przedmioty. Tego oczywiście nie chcemy brać, bo mamy całkiem niezłe przedmioty i lecimy dalej. Nikogo nie pozdrawiam, także proszę nie piszcie takich rzeczy, tak już mówiłem wiele razy. Ryfek, czy ty grasz w Tibie? Kiedyś grałem, teraz nie. Teraz gram jedynie w Metina. Czemu się pojawił Blackheart w Curse Roomie? Jak ja go mogłem nie zauważyć? No nic. Lecimy dalej. Możliwe, że... A tam? Coś takiego? Ten nasz ostatni przedmiot z Devil Roomu się załączył i zabił pająki. A on właśnie pojawia Blackhearty. Twoje słuchawki, jaki to model? Hi-Fi Many się pisze przez samo H. Hi-Fi Man H400. Jakby ktoś chciał sobie sprawdzić. Wydaje mi się, że one, tak jak reszta mojego sprzętu, jest wypisana w moim profilu na YouTubie. Jeżeli wejdziecie na mój kanał na YouTubie, tam na końcu powinna być zakładka o mnie. Tam wszystkie inne podzespoły, na przykład mojego komputera, też mam wypisane. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, niech się nie pyta, tylko tam po prostu sobie sprawdzi. O, Blonial! Blonial, czemu ty nie masz moda? Dodaj moderatora. O, Blonial jest moderatorem, super. Tylko czy to jest ten Blonial? Mam nadzieję, że tak, że się nikt pod siebie nie podszywa. dobra, idziemy na walkę z bossem. Już nic nam nie zostało na tym piętrze do zrobienia. Przydałaby się bateria, bo moglibyśmy zgarnąć Blackhearta w jednym pokoju, ale baterii chyba nie mamy, więc po prostu pójdziemy na walkę z bossem. Dark One powinno pójść całkiem spoko, nie jest to trudny boss. No te tirsy, wypadałoby mieć troszkę lepsze. Mamy naprawdę super obrażenia, tylko te tirsy delikatnie jakby się zwiększyły. Mit jest świetnym przedmiotem, HP up, delikatny damage up. Czy nie ma możliwości na tą baterię? Jest możliwość, jakbyś tam trafił na przykład Super Secret Room. A w Super Secret Roomie mogą się trafić przeciwnicy. Wtedy mielibyśmy możliwość dostania baterii. Sprawdźmy to tutaj, sprawdźmy to tutaj. Bomb mamy naprawdę bardzo dużo. Sprawdźmy tutaj, może być w ogóle w takim pokoju, nie wiem. Chyba nie. Kurde, no nie ma nigdzie tego Super Secret Roomu głupiego. Możliwe, że była bateria w sklepie, ale nie będzie mi się chciało po prostu tyle wracać. Ominąłeś kamień z X-em. O, a gdzie ominąłem kamień z X-em? W walce z bossem? Nie. Nie wiem, gdzie ja ominąłem kamień z X-em. A, tutaj. Dobra, dzięki wielkie za podpowiedź. O, super, nawet nie wiedziałem, że to zablokuje eksplozję. Soulheart kolejny dla nas, no i lecimy na kolejne piętro. Ryfek, jakieś plany po studiach? Nie wiem, jeszcze 5 lat do tego. Założę, kurde, rodzinę, zrobię sobie dzieciaka i wybuduję dom. I zasadzę drzewo. Moje plany po studiach. Pokażę zdjęcie Mangetsu. A kurde, mógłbym go szantażować teraz. Nie no, nie będę taki. Ryfek, są na Afterbirth Plus te mody, co miałeś w setnym odcinku z Afterbirth? Czy naprawdę myślicie, że ja wiem, jakie mody miałem w setnym odcinku z Afterbirth i czy one są na Afterbirth Plus? Nie mam pojęcia, naprawdę, nie mam pojęcia. Jeżeli jeszcze z nazwy byś mi przypomniał, albo przypomniał, nie patrzyłem na nick, to może bym coś wiedział. Nie wiem, na przykład Heretic Mod, jeden z tych ciekawszych, które mieliśmy. Wydaje mi się, że powinien być. Epifora
Chyba tak się czyta ten przedmiot. Spoko, im częściej strzelamy w jedną stronę, a raczej im dłużej strzelamy w jedną stronę, tym lepsze mamy tirsy. Do 11 spadną, do ile maksymalnie mogą spaść? 9, pewnie do jakichś 6, 7, 8. No wydaje mi się, że poniżej 8 nie spadną. Ryfek, posprzątałeś pokój, czy wywaliłeś poza kamerkę? Mógłbym teraz obrócić tą kamerkę na bok i pokazać, jaki tam jest syf. Ale specjalnie to wziąłem na bok, żeby nie było widać, jaki tam mam syf. Także no. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na ten komentarz. Czemu nie wziąłeś Bloniala do Don't Starve Together? Bo on nie nagrywa. Jeszcze się mi kurde żalił. Sądzę, bym go wziął do Don't Starve Together. Tylko byłem pewny, że on już nic nie nagrywa. Jak wejdziecie sobie na jego kanał, jego ostatni odcinek był wrzucony z 5 miesięcy temu i był nazwany Wróciłem i po nim już odcinków nie było. Także nie miałem, nie spodziewałem się, że chciałby cokolwiek Broniar nagrywać, ale zastanawialiśmy się, czy by nie nagrać z Broniarem na przykład, jak sobie gramy w Rocket League, bo bardzo fajnie nam się w Rocket League gra. Proszę, 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 Boże, proszę, nie spam, o, proszę, proszę, jeżeli czegoś nie widziałem, przepraszam, jest dużo komentów. Trzecia forma stoi w miejscu, jak wiem, czy czytałem twój komentarz w Viralbocie, wiem, że trzecia forma hasza nic nie robi i tak dalej, ale no nie wiem, nie wszystkie komentarze czytam na głos po prostu. Ryfek, ten moc dawał tę samą pulę przedmiotów i ten drugi. Tę samą pulę przedmiotów do wszystkiego? Na pewno coś takiego jest na Afterbirth Plus, na 100%. Nie wyobrażam sobie, jakby tak prostego moda nie mogło na tą wersję gry być. Ja mam teraz ten na przykład przedmiot, który sprawia, że grę można non-stop breakować, jeżeli skończą nam się przedmioty w puli, zaczyna nam się pojawiać znowu breakfast, jeżeli weźmiemy drugi raz breakfast, to po prostu wszystkie pule się resetują, wszystkie przedmioty możemy wziąć po raz kolejny. Varying special rooms, item pool B1. To nie wiem, czy jest na Afterbirth Plus. Wydaje mi się, że pewnie tak, bo to był jeden z popularniejszych modów wtedy, więc raczej autor tych modyfikacji zrobił też wersję na Afterbirth Plus. Do której stream? Nie wiem, 19:30, coś takiego, trochę długo, kurde, nie wiem. Zobaczymy, jak się będę po prostu czuł, pewnie będę głodny, spragniony i zaczynają już mnie boleć uszy od tych słuchawek. W ogóle jak można mieć takie słuchawki, ja nie wiem. Pierwszy raz coś takiego mam, takie dziwne, wykrzywione, to jest tak niewygodne. No ale nic, przynajmniej mnie kark nie boli, bo te słuchawki nie ważą pół kilo. Kamień z X-em oczywiście rozwalamy. Czy będziesz chciał pójść w następnym podejściu, to zrobię ankietę. Nie wiem, to jakbym miał coś robić, to ja zrobię już ankietę, albo jakbym chciał, żeby ktoś zrobił ankietę, to bym poprosił, żeby ktoś zrobił ankietę na przykład w Strawpolu. Także no. Zobaczymy po tym podejściu, kim będziemy grać dalej. Wydaje mi się, że możemy znowu ciągle Idenem grać, albo właśnie na przykład Silasem. Silasem dawno nie graliśmy, jest całkiem fajną postacią. Na pewno nie chcę grać Isaaciem, bo Isaaciem to podejście się strasznie wydłuży. A tak jak mówiłem, nie wiem, ile będę jeszcze grał. No, i tak naprawdę tyle. Gdzie jest ta głupia walka z bossem? Byliśmy w sklepie, byliśmy w też roomie, byliśmy wszędzie, gdzie chcieliśmy być. Jedynie ta głupia walka z bossem nam zostaje i lecimy na kolejne piętro. Na kolejnym piętrze z walką z bossem problemów nie będzie, bo mamy Biblię, oczywiście matka pada od strzała. Ryfek, dziś po raz milionowy obejrzałem twoją serię z Super Meat Boya i była super. Bardzo się cieszę, że ci się podobała. Całkiem fajnie mi się Meat Boya nagrywało. No, nie licząc tych ostatnich poziomów. Zagraj Magdaleną. O nie, w życiu nie zagram Magdalenką. Najgorsza postać w grze. Kiedy Don't Starve Together z Mangetsu? I teraz proszę przykładnych widzów, aby koledzy odpowiedzieli na pytanie, które zostało zadane na dzisiejszym streamie 57,5 raza. Tak a propos runów Isaaciem długich, właśnie skończyłam 1,20 run, w sensie godzina 20 chyba. No to całkiem spory. Ja najdłuższy chyba miałem na odcinku kiedyś 2 i coś. Aż sobie zdejmę tą słuchawkę, bo mi już tak uszy bolą. Ucho jedno tylko mnie nawala od tej słuchawy. Bardzo fajny przedmiot, oczywiście sobie bierzemy. Kolejny damage up.
Jakiś zap jedynie by się przydał i statystyki mamy dobre chyba nawet już do końca gry. Ryfek, ta biedna wiewiórka z pierwszego odcinka Super Meat Boya, no dokładnie. Może zanim wykorzystasz już Biblię na matce, wpłacisz pozostałe monety do Donation Machine. Nie wiem, może. Może być przedmiot, szczerze mówiąc, całkiem niezły, szczególnie patrząc na to, jak duże obrażenia mamy. Wchodząc do pokoju, wszyscy dostają obrażenia równe naszym. Tak jakbyśmy każdego jeden raz trafili. Ryfek, kiedy Minecraft? Nie mam zielonego pojęcia. Czy polecasz Super Meat Boya? Tak, oczywiście. Super Meat Boy, bardzo fajna gierka. Jak najbardziej polecam. Teraz chyba jeszcze jest strasznie tanią grą, więc serio, nie ma co oszczędzać na Super Meat Boya. Godziny zabawy każdy będzie miał. Na pewno kupimy Black Candle, nie chcę klątw i to jest po prostu dodatkowy Black Heart i to by było na tyle. Mógłbyś dodać czat widoczny na streamie, żeby można było czytać na full screenie. Wiem, już ktoś pisał, ale nie planuję tego raczej zrobić. Cześć broniar słodziaku, o, chłopaki się zapoznają. Byliśmy w sklepie, byliśmy w Serżumie, coś jest w ogóle robienia jeszcze na tym piętrze? Nie wiem, przejdziemy się, może jakiś specjalny pokój znajdziemy. Z takimi obrażeniami i tą trucizną na start pokoju nie powinno być problemów z większością przeciwników, także raczej obrażeń nie otrzymamy. Wiesz, że na Steamie się płaci się teraz w złotówkach? Tak, wiem, że się płaci się na Steamie się w złotówkach. Troszkę taniej w niektórych grach mamy jak kiedyś, także całkiem spoko. Między innymi dlatego większość gier ostatnio, przez tam ostatni rok, kupowałem nie na Steamie, a na GOGu, bo ceny były mniejsze i teraz jeszcze na GOGu doszła w końcu nasza polska lokalizacja. Na przykład jak ktoś chciał, do dziś chciałby na przykład kupić Gothica 2 na Steamie, polskiej wersji językowej nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, a na GOGu już ta polska wersja językowa z naszym kochanym bezimiennym jest, także polecam zawsze GOGa i propsuję. Ryfek, jaka dywizja w LoLu? Nie wiem, ja to gram tak rzadko, że nawet nie wiem, czy mam jakąś dywizję. Wrócisz do serii This War of Mine. Mine, po prostu jak po niemiecku. Możliwe, że tak. O, przepraszam was na momencik, dostałem SMS-a. Ważnego. O, bardzo ważnej osoby. A, kurde. Już dostaję SMS-y ładne od dziewczyny. Pozdrawiam cię, Olcia. Można sprzedawać skiny z CS. Nie rozumiem. Czy to do kogoś było, czy coś? A, i do tego This War of Mine. Możliwe, że kiedyś wrócę, bo naprawdę bardzo fajna gierka. Strasznie mi się fajnie ją nagrywało, tak wieczorami zawsze się dałem do tego This War of Mine. I tam wiecie, ta taka przytłaczająca muzyka, atmosfera tej wojny i tak dalej. Także naprawdę bardzo fajnie mi się nagrywało. I teraz mniej miły komentarz, a raczej SMS od broniara. Pozdrawiam cię, broniar, również. O mój Boże. Nagrasz amnezję? Mówiłem właśnie o tej amnezji. Potrzebowałbym lepszej kamerki. Też miałem pomysł, żeby jakbym na przykład nagrywał amnezję, nie korzystałbym z tej kamerki. Z amnezji nie nagrywałbym po prostu tak często tych odcinków, więc mógłbym je obrabiać, mógłbym je renderować. Mógłbym najzwyczajniej w świecie nagrać swoją buzię telefonem, który ma kamerę milion razy lepszą od mojej kamerki na monitorze. Potem po prostu to wkleić do odcinka. Ale no nie wiem, musiałbym po pierwsze znaleźć jakąś dobrą, customową historyjkę do Amnezji, której jeszcze nie grałem, a grałem naprawdę masę i 95% historii widziałem PewDiePie'a. Także no, średnio to widzę. Całkiem fajny pokój, szczerze mówiąc. Mimo, że tracimy po całym Solharcie, no to sami widzicie, już dwa przedmioty z David Roomu dostaliśmy. This War of Minecamp, o Boże. Ale zło.
No, jeszcze teraz Czarny napisał, że zrobimy stream z Enter the Gungeon. No, może kiedyś byśmy zrobili ten stream z Enter the Gungeon właśnie. Tak jak mówiłem wcześniej. Ostatnio nagrywaliśmy, ale nam coś nie pykło. Może aż mi w brzuchu burczy, nie wiem czy słyszycie, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzało. Weźmiemy sobie Demon Baby, weźmiemy sobie kartę Devil. Kartę Dev chyba wolę. O Boże Święty. Vexatus, masz na kebaba 40 zł. Wielkie dzięki, Vexatus, kebaba zjem naprawdę chyba wielkiego za to. Chyba, że pozwolisz mi wpłacić to na... O Jezu, jak ta zupka się nazywa? Teraz w Łodzi jest weekend ramen, o właśnie. Chcieliśmy z dziewczyną pójść na ramen. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że zamiast na kebaba pójdę z dziewczyną za tą kasę na ramen. Nigdy nie jadłem, strasznie jestem ciekaw, jak to w ogóle smakuje i... To jest w ogóle dobre, nie wiem. Jeżeli ktoś jest z Łodzi i próbował już w jakiejś knajpie i poleca, to mógłby napisać, naprawdę, bo zastanawiamy się w ogóle, gdzie pójść. Outlast 1, nie najgorsza gra i nie widziałem z niej Let's Playa, co jest chyba najlepsze. Także mógłbym tylko Outlast 1 nagrać. Hubi 1703, Ryfek, mam wyzwanie, dowolną postacią pokonaj The Lamp, nie korzystając w ogóle z Devil Roomów. Challenge trochę trudny, ale sobie poradzisz, 10 zł. Bardzo dziękuję ci, Hubi 1703. Ciekawe wyzwanie, ale no mówię, ostatnio tych wyzwań nie robię. Możliwe, że jak wrócę do robienia tych challenge'y, których zrobiłem, nie wiem, może z 3 albo 2, to coś w tym stylu zrobimy. Jaki czerwoniutki się zrobił, no kurde, czerwoniutki jest ten cały. Amnezja maszyna do świń. Amnezja Machine for Pigs jest taką grą. Nie grałem w nią też, to jest niby plus, bo miałbym ten efekt zaskoczenia, ale z tego co wiem, Machine for Pigs jest grą bardziej przekazującą jakąś tam ciekawą historię, opierającą się właśnie na tej historii. Mało jest puzzli, mniej jest zdecydowanie tego straszenia jak w zwykłej Amnezji, więc jeżeli już miałbym coś nagrywać, to bardziej mi się widzi właśnie Outlast 1 albo na przykład Amnezja, jakąś custom story. Chociaż tak szczerze mówiąc, w kampanię Amnezji nie grałem już... No kiedy wyszła Amnezja? 2010 rok czy 12? Nie pamiętam dokładnie. Załóżmy, że 2010 rok, bo wydaje mi się, że tak, to była pierwsza albo druga klasa gimnazjum u mnie. Wtedy grałem w Amnezję, od tamtej pory nie grałem ani razu w tą Amnezję i możliwe, że coś zapomniałem. Na ramen się zawsze dorzucę. O mój Boże, wielkie ukłony. Zróbmy hałas znowu po raz kolejny na naszym czacie. Bardzo hojni dzisiaj jesteś, naprawdę, bardzo wam dziękuję też. Fajnie mi się czyta zawsze ten czat. Uwielbiam to robić te streamy. Nie wiem, czemu ja je robię tak rzadko, jakoś tak mi trudno się do tych streamów zabrać, ale ja taki jestem zawsze. Trudno mi się do czegoś zabrać, ale jak już się zabiorę, to mam nadzieję, że się wam podoba. Ryfek, nagrasz kiedyś Rocket League na YouTube, w sensie Let's Play jak Isaac. Rocket League. Ale nie wiem, jak wyglądałby Let's Play z Isaaca, z Rocket League'a, ale takie gierki po prostu, rankedy, jak na przykład ostatnio właśnie z Broniarem bardzo często gram, mógłbym nagrać, jasne. Jeżeli byłaby do tego widownia, jeżeli chcielibyście coś takiego oglądać, to spoko. Dobra, lecimy już na walkę z bossem, tu nie mamy co robić. Kiedy odcinek z Dotstarf? Znowu proszę jakiegoś przykładnego widza, niech koledzy odpisze. Kiedy zaczęliśmy streama? Zaczęliśmy 17.30, czyli jakoś z godzinkę temu. Bloat, o nie, ciebie dawno nie widziałem i miałem nadzieję, że jeszcze przez długi czas nie zobaczę. Jeden z trudniejszych bossów w grze. Ale jakoś sobie raczej damy radę. Bardzo dobre mamy statystyki. Boże, jak mi w tym brzuchu burczy ciągle. No serio, mam nadzieję, że nie słyszycie. A wcale się nie czuję jakiś specjalnie głodny. Znaczy jestem głodny, ale nie, że muszę coś zjeść, ale... Tak mi burczy, że przez te słuchawki słyszę. Dobra, daliśmy radę, otrzymane obrażenia, trochę szkoda. Tears up, super. I w Devil Room 1 przedmiot możemy tylko wziąć, także z tym akurat trochę słabo. Ale jeden przedmiot, który musimy wziąć oczywiście. Jest szansa, że zaraz umrzemy. O mój Boże, jakie to będzie głośne. No nie, zapomniałem, że to ma beznadziejną synergię z Brimstone'em. Możliwe, że zaraz umrzemy. Ale ten przedmiot musiałem wziąć, jest bardzo fajny, także... lecimy dalej. Słychać, no nie, słychać jak mi burczy w brzuchu. Zamykamy streama, po prostu idę jeść. Wiecie, o, super. Ogórki tam są, nie wiem czy widzicie takie ogórki, kurde, korniszony, uwielbiam.
zjedzone, ale mam paczkę chipsów. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak wciągnę szybciochem z 5 chipsów. Tak zawsze tam na mnie działa, że ja zjem coś małego, po prostu gryzka wezmę i mogę siedzieć godzinę dalej bez jedzonka. Także bardzo was przepraszam teraz, że na wizji coś takiego, ale nic, to jest stream. O, wciągnę sobie chipsy. Smacznego wszystkim, którzy teraz jedzą. Dziękuję za smacznego. Co myślę o South Park? Nie grałem w dwójkę, nie widziałem z dwójki let's playów. Widziałem let's play z jedynki, bardzo mi się podobał. Ale raczej go nagrywać nie będę. Dwójka słyszałem, że jest zdecydowanie słabsza od pierwszej części. Nie najgorsza, ale słabsza. Jedynkę niepotrzebnie oglądałem, bo jakbym nie oglądał, to nawet z chęcią bym nagrał. To off club, spoko. Jestem teraz przeciwgodna. Wiem, przepraszam, jeżeli ktoś teraz zobaczył, jak jadę te chipsy. Od kiedy live ryfek? Od 17.30. Godzinkę gramy. I prawdopodobnie jeszcze przez jakąś godzinkę będziemy grać. Mamy kamień z X-em. Proszę, dwa solo hardy są... Ej, nie wiedziałem, że te nasze bomby tak działają. Zobaczcie. O kurde, aż lagi mam. Ej, to jest super. O Boże, jakie to jest głośne. Wędryk, oglądam u ciebie głównie Isaaca od paru miesięcy i robisz naprawdę dobrą rotę. Trzymaj tak dalej, cieplutkie pozdrowienka, 10 zł. Cieplutkie pozdrowienka również dla ciebie. Wielkie dzięki naprawdę za donate'a i za miłe słowa. Bomb na pewno będziemy używać na walce z bossem w tym wypadku, bo naprawdę strasznie dużo obrażeń zadają. Ja dostałem znowu SMS-a. Ale nie mogę na niego niestety na razie odpisać. Za dużo czasu to po prostu by było. Pozdrawiam cię Dawidzie, jeżeli oglądasz streama. Lecim na walkę z bossem? No, lecim na walkę z bossem. Ryfek Fincy Isaaca. O, tutaj nie trzeba nawet używać bomb, zapomniałem kompletnie. Lecimy na... Da czas już, znaczy na katedrę. Jaki masz telefon? Galaxy S7. A właśnie, po co ja mam odpisywać? Odpowiem koledze, Rywka. Jeżeli ogląda, mam nadzieję, że ogląda. I dlatego się spytał. Nagraj grę Star Wars The Old Republic. Nie przepadam za uniwersum to po angielsku powiedział. Uniwersum, o, Star Warsów. Wiem, że pewnie teraz niektórzy zacięci fani Star Warsów się na mnie obrażą. Nie to, że wiecie, nie lubię, ale nie to, że jestem jakimś też wielkim fanem. Dlatego pewnie nigdy jakichś specjalnie gier Star Warsów kupować ani grać nie będę. Bo nagrywaj Hearthstone. Taka nawet ciekawostka. U mnie na kanale jest jeden odcinek z Hearthstone'a. Tylko, że jest nieopublikowany. Nagrałem kiedyś Hearthstone'a, grałem bardzo dawno temu. Gdy mój kanał jeszcze raczkował, miałem tam z 200 widzów. Ale nie wiem, obejrzałem ten odcinek drugi raz. Stwierdziłem, że mi się nie podoba i go nie wstawiłem. Sporo takich właśnie mam odcinków, które są w ogóle nieupublicznione, o których nie macie pojęcia, z gier, które właśnie się nigdy na kanale nie pojawiły. Ale czasem tak mam, że coś obejrzę, zobaczę, a kurde, jednak ta gra mi się aż tak bardzo nie podobała. Chyba to widać na odcinku. Nie będę tego wrzucał. Akurat przyjechałem z imprezy urodzinowej kolegi, a tu taka niespodzianka. No to mam nadzieję, że zadowolony będziesz. Aldis, świetna runka, przynam się na walkę z Blue Baby. Na Isaacu użyjemy bomb. Nie wiem, po co tego użyłem, ale nieważne. Co opublikuj? A nie, nie będę opublikował. Tak jak mówiłem, nie podoba mi się. Dwa odcinki CS-a z broniarem, o właśnie. Ale nie są friendly, family friendly content, dokładnie. Ale tak, dwa odcinki z broniarem mam z CS-a. Sporo odcinków mam z CS-a z grubym. Ale to już stare dzieje raczej. Ryfek, to gramy w CS-a dziś.
Dzisiaj będę po streamie nagrywał właśnie z Mangetsu Don't Starve'a, a potem co robił będę? Pewnie będę grał w Mytina, no a teraz gram na Privie. Na razie czekam, co tam się będzie działo w związku z aferą z Youngbugiem na PL-u. Na razie na PL-u tylko czytam książki, nic więcej. A ostatnio sobie gram na Shame'ie, chyba tak się nazywa ten Priv. Ujesz Biblii na Isaacu? Nie, bo chyba bym umarł. Niedawno wyszła gra Sally the Spire. Może nagrałbyś jakiś odcinek z tej gry. Nie mam zielonego pojęcia, co to za gra, także mówię. W ogóle wiecie, strasznie dużo tych gier ostatnio wychodzi. Ja też jako youtuber naprawdę dużo e-maili dostaję z różnymi grami. Dostaję, wiecie, e-mail z grą, miała daną premierę, dana gra, przypuśćmy, premierę ostatnio. O mój Boże, zaraz umrzemy. Muszę bardzo uważać. Dostaję do tej gry klucz, ale to są głównie takie gry mało znane, gry indie. Średnio mi się podobają, więc ich nie nagrywam. Przez ostatni rok dostałem chyba z kilkadziesiąt kluczy do gier i nie nagrałem chyba żadnej z nich. No serio, jak coś mi się nie podoba, to po prostu, no mówię, dziękuję bardzo za klucz, ale no niestety nie nagram. Maraton z Don't Starve'a, słuchajcie, wiem, że ostatnio była lekka przerwa, czasami ta przerwa jest, ale tego Don't Starve'a nagrywamy prawie codziennie, dla mnie to już jest maraton. Jak ja miałem nagrywać coś więcej jak jeden raz dziennie, to sobie tego naprawdę nie wyobrażam. No nie, nie wyleciała. Nie wyleciał Solhard. Bardzo potrzebujemy Solharta, bo z Aldizem bez problemu na walce z bossem sobie damy radę. Co sądzisz o Riku i Mortim? Bardzo lubię, obejrzałem cały serial, a niedawno zaczęliśmy sobie oglądać z dziewczyną, w sensie, no ja oczywiście oglądałem cały serial, ale dziewczyna nigdy nie oglądała i również jak na razie bardzo nam się przyjemnie ogląda. Naprawdę fajny serial, polecam. No i super, całe podejście udało nam się i teraz zaraz zobaczymy, kim będziemy grać. Jeszcze tylko przyznam parę komentarzy. Co byś powiedział na serwer Discord dla widzów? Nie wiem w ogóle, co to jest Discord. Dla mnie to jest, no, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, co to jest Discord. Cały szał na ten program, na tą apkę przeleciał obok mnie. Wiem, że to jest jakiś czat głosowy, coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, naprawdę. Jak byłem młodszy, 2010-12 lat, to oglądałem YouTube. O Boże, ile komentarzy. Croy JJ Joker czy Husiek? Nie wiem, czy znasz, ale zobaczymy, że masz 3 razy takie średnie wyświetlenia niż Husiek. 400k subów, serio? Jeżeli on ma 400k subów, a ma tak mało wyświetleń, to dziwnie. Ale JJ Jokera też oglądałem. Więc o której odcinek z Don't Starve jutro? Dziękuję kolegom z czatu. Odcinek prawdopodobnie o 15, tak jak zazwyczaj. O 15 staramy się wrzucać odcinki. Zrobisz kiedyś serię z Gunvo Spore? Prawdopodobnie nie. Nagraj Rain World. Nie, może Rimworld ktoś chciał napisać, bo nie wiem, co to jest Rain World. Przepraszam, jeżeli sobie będę wcinał tak chipsiki teraz, ale naprawdę jestem trochę głodny. Nagrasz Wiedźmina Trójkę? Nie, Wiedźmina Trójki nie nagram. Wiedźmin Trójka to jest kolejna gra, którą mi się bardzo przyjemnie gra samemu, ale nie widzę jakoś, jak miałbym w to grać na serii. Nie, to nie jest dla mnie po prostu gra na serię. Wiem, że to się dla niektórych wydaje dziwne, ale ja mam takie odróżnienie. Gry po prostu, które się gra samemu, które są dobre do grania samemu, a na przykład tego Wiedźmina nie mam kompletnie żadnego... Boże święty. Kondzio, Rywku, wpisz w konsoli spam hash skinless, to jest nowy hash, ale nic nie zrobi, pojawi się i nic nie będzie robić, a warto zobaczyć. 3 złote, bardzo dziękuję za donate, Kondzio, ale komentarz już był, czytaliśmy o tym i wiemy, ale nie będziemy pojawiali tego hasza. No i kończąc, nie mam żadnej przyjemności z oglądania Wiedźmina u kogoś. Nie, jakoś po prostu mi to nie sprawia przyjemności, a jeżeli mi to nie sprawia przyjemności, jak kogoś oglądam, nie chciałbym tego po prostu nagrywać. Silas, tak, Silasem mieliśmy grać, więc zagramy sobie dzisiaj Silasem. Możliwe, że ostatnie podejście, chyba że będzie szybkie, to zagramy jeszcze jedno. Ale Silas, bardzo fajna postać. Kontrolem oczywiście zmieniamy w fiolki. Naszą główną będzie ta fiolka z najkrótszym zasięgiem, ale największymi obrażeniami. Railmod to gra na Steama i jest fajna, wpadnij na kanał Staszka Igraszka. Kojarzę, wiem, że Staszek Igraszek mi się wyświetla w
Jeżeli wejdziecie na kanał kogoś tam, z boku się wyświetlają inne kanały, coś w stylu, również mogą ci się spodobać i wiem, że się tam wyświetla od dawna Staszek Igraszek. Dużo osób o nim pisze, nie wiem, jakoś nigdy nie widziałem jego odcinku, muszę w końcu obczaić chyba. Nie było mnie na kanale tydzień, nie ma już mistriku. No właśnie, nie, ostatni odcinek. O mój Boże, ostatni odcinek Magdalenką nas pogrążył. Tak ładny winstreak był, już po 30 szliśmy, a tu dupa. Najrozdzielić... Boże, jakie to jest głośne! Malina, dzięki za Isaaca, uwielbiam cię, 5 zł. Bardzo dziękuję, Malina. Również pozdrowienia dla ciebie i ciebie też uwielbiam. Wszystkich was uwielbiam. Ojej, tak mnie straszy ten dźwięk kupy, to jest tak głośne. I znowu mamy spłuczkę. Czy znasz grę tego samego typu co Isaac? Czy Enter the Gungeon? Ten sam pomysł. Boże, znowu. O Jezus, co tu się dzieje? Zrobiłem jedzeniowy donate. Przyjdzie około 19.55. Pilnuj Dawida, żeby nie zjadł wszystkiego sam. Będę pilnował, wielkie dzięki. Zamówimy pizzę na pewno zaraz z Dawidem za cały ten hajs. Tylko pewnie muszę zamówić dwie, bo jedną Dawid sam zje. Oczywiście dla niektórych, którzy nie wiedzą, tutaj nawiązanie do moich prywatnych kontaktów, donaty od WebPialiego. Ja nie wiem, jak to się czyta, naprawdę. Znam oczywiście WebPialiego, także jakby ktoś się zastanawiał, o co Kamal w ogóle. Ryfek, nie pierdź, nie będę starał się nie pierdzić, przepraszam. Świstak siedzi, trzepie konia, co to jest w ogóle za komentarz. Czy zarabiasz więcej podczas streama czy miesiąca odcinków na YouTubie? Szczerze mówiąc, podczas streama potrafię zarobić więcej jak za miesiąc nagrywania odcinków, także... No widzicie tutaj lekką dysproporcję. I też strasznie osób właśnie, strasznie dużo osób się mnie pyta: Boże Ryfek, ty jesteś taki głupi, czemu nie nagrywasz części tych streamów? Nie nagrywasz części, nie robisz części streamów, patrz jak ci widzowie wpłacają dużo hajsu, byś miał dużo hajsu. Ale nie wiem, jak mi się po prostu jakoś nie chce, nie mam siły, jestem taki nieogarnięty. No nie nagrywam po prostu, wolę usiąść i bez kamerki nagrać odcinek. Dodaj mnie do znajomych na Steam. Właśnie, też się może ktoś dziwić. Od dawna już znajomych na Steam nie dodaję. Wszystkim daję niestety ignora. Zazwyczaj wszystkich znajomych na Steam dodawałem bez problemu. Tak naprawdę 98% moich znajomych na Steamie to moi widzowie. Ale nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak limit znajomych na Steamie. Ja ten limit osiągnąłem. Boże święty. Pizzę to już wam sam zamówiłem, aha, najwyżej potem sobie zamówicie jeszcze jedną, co? W ogóle, co to ma być? Szalejesz, szalejesz naprawdę. Ukłon z mojej strony po prostu nisko. Zróbcie hałas naprawdę dzisiaj dla WebPialiego. WebPiali, mam nadzieję, że mówię dobrze, bo... Co to po prostu się dzisiaj dzieje, to... Szał. O czym mówiłem, totalnie zapomniałem po raz kolejny. Będzie zapis streama, tak, zapis streama będzie, nie musicie się martwić, jeżeli kogoś nie było na pierwszej połowie, albo musi teraz iść, resztę streama zobaczy. Nie wiem, jakie fiolki byłyby najlepsze na Duke of Flies, chyba te niebieskie. O czym ja mówiłem, jak mi ktoś podpowie, będę bardzo wdzięczny. Pajli to Phobos 2.0, dokładnie, serio. Nigdy nie sądziłem, że ktoś będzie się zaraz mógł zbliżać do wyniku Phobosa. Umarłeś czy wygrałeś? Ostatnie podejście wygraliśmy. Pierwsze padliśmy. Teraz jest podejście numer 3, bo to pierwsze dosyć krótko niestety trwało. Boże, ile tych much tu się pojawia. My w ogóle ich nie zabijamy na raz. Ja muszę je... dwa razy uderzać. Wydaje mi się, że... O, masz, to będzie chyba najlepsze, bo te muszki będziemy rozwalać. O, super. Boże, ile tych much on przywołał, jak nigdy. Limit znajomych na Steam. O, właśnie, o tym mówiłem. Ja ten limit osiągnąłem. Znaczy, osiągnąłem...
Mam teraz jeszcze miejsce na jakieś 2-3 osoby, czy tam nawet z 5, ale nie mogę tego zapełnić widzami, no bo przypuśćmy, będę grał ze znajomymi, jakiegoś nowego znajomego chcę dodać, no nie mam miejsca, bo mam widzów, a nie chcę jakiegoś widza wykopać, bo to źle będzie wyglądało. Dlatego teraz niestety widzów na Steamie już nie dodaję do znajomych. Miałeś powiedzieć, jaki masz nick w LoLu, właśnie powiedziałem wcześniej, że nie będę mówił, jaki mam nick w LoLu, bo potem dostaję spam, jak wchodzę na LoLa. Czy znam grę tego samego typu co Isaac czy Enter the Gungeon? O właśnie, bo to jest całkiem fajne pytanie. Wiem, że jest ten Crypt of the Necrodancer. No to nie jest ten sam typ, ale oczywiście roguelike. Gra zasady ma podobne, ale zupełnie jakby w inny sposób ta gra jest zrobiona. Co jeszcze oprócz Crypt of the Necrodancer? Dead Cells, o chyba tak, Dead Cells. Ja nawet się zastanawiałem, czy z Dead Cells nie zrobić serii, bo ta gra z tego co widziałem, bardzo mi się podobała, naprawdę. Nuclear Throne, o właśnie. Oprócz Nuclear Throne, też gra, którą kiedyś nagrywałem, Risk of Rain, również bardzo fajna gra. Jeżeli macie z kimś grać, polecam, bo jest trudna, ale naprawdę strasznie fajna. Jak się z kimś gra w koopie, to już w ogóle fan... To była w ogóle bomba! Jak się z kimś gra w koopie, to już w ogóle serio, fan właśnie... trzykrotnie większy. Masz jakieś zwierzę? Nie, niestety żadnego zwierzęcia nie mam, ale w przyszłości będę planował mieć jakiegoś fajnego pieska, mopsa oraz najlepiej labradora. Cebulka od Frowerda Polaczka. O, jakiś raid mamy chyba. Nie wiem, kim jest Frowerd Polaczek, ale pozdrawiam serdecznie. Siema Ryfek, dzięki tobie zacząłem grać w Isaaca. Bardzo dziękuję za... Znaczy, bardzo dziękuję. Za miłe słowa chciałem powiedzieć, ale bardzo się cieszę, o, że dzięki mnie ktoś w Isaaca zaczął grać, bo naprawdę gierka bardzo fajna. A im większe community, tym też dla mnie lepiej. Do sklepu nie idziemy, bo mamy po prostu zbyt mało kasy. O, Ryfek tak wygląda i ogólnie witam cię. Tak, tak wyglądam. Jakby mnie ktoś jeszcze nie znał, nie widział mnie nigdy. Taka jest moja twarz. To zdjęcie na fejsie muszę zmienić, bo na fejsie zdjęcie mam sprzed jakichś 2 lat i trochę wyglądam inaczej, głównie z tego powodu, że przytyłem tak z 10 kilo od tamtej pory. Haskiego se kup. Haskiego nie kupię, bo nie mam i wątpię, abym miał dom z ogródkiem. A słyszałem, że husky potrzebuje mieć dużo miejsca. Aby po prostu tam się, nie wiem, biegać, ruszać się. Nie wyobrażam sobie mieć takiego psa w bloku. Dlatego jakbym w bloku albo w kamienicy mieszkał, to bardziej pies w stylu właśnie mopsa. Nie wiem, czy labrador się do bloku nadaje, ale wydaje mi się, że powinno być chyba z nim ok. Wyglądasz bardzo chudo. O, bardzo dziękuję. Kurde, jak ja uwielbiam słyszeć, jak ktoś mi mówi, że ja wcale nie jestem taki gruby. Bo zazwyczaj a to dziewczyna, a to rodzice. O, rodzice to mi kochają wypominać, jak mi się przytyło. O, taki jesteś gruby, Łukasz. Zaraz się nie będziesz mieścił w te spodnie w ogóle. Ryfek, za dużo kebabów. Nie, kebabów mało jadam. Ale kurczaka na mieście to zdecydowanie za dużo żrem. Bardzo fajny przedmiot, oczywiście sobie weźmiemy. Da nam 4 soul hearty. Oprócz tego mamy... Czy to jest ten z modów przedmiot? Wydaje mi się, że tak. O, mam kolejny miły SMS od dziewczyny. Kupimy sukubusa na pewno i wydaje mi się, że to jest przedmiot z modów, więc go również kupimy. Lista śmierci. Nie, to nie jest chyba ten przedmiot z modów. Czy to jest przedmiot z Platinum Gada? Jeśli tak, to mi możecie napisać, co on robi, bo wydaje mi się, że to doszło jednak w booster packu jakimś niedawno. Jakbyście właśnie wiedzieli, co to robi, byłbym mega wdzięczny, jakby ktoś napisał. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Ty masz na imię Łukasz? Tak, mam na imię Łukasz, jestem Łukasz. Uwielbiam swoje imię, bardzo mi się podoba. Mama mnie kiedyś miała nazwać w ogóle Karol, miałem być Karol. Nie to, że nie lubię imienia Karol, wydaje mi się całkiem spoko, jak byłem mały, to mi się bardzo nie podobało. Ale Łukasz zawsze mi się podobało. Nigdy nie chciałbym mieć innego imienia.
To chyba, że te czaszki. A, no tak, właśnie, te czaszki. Dobra, to już wiem, o co chodzi z tym przedmiotem. Wchodząc do pokoju, mamy szansę, że nad przeciwnikiem pojawi się czaszka. Jeśli go zabijemy, nad następnym przeciwnikiem pojawi się czaszka i tak dalej, jeżeli będziemy ich zabijać w takiej kolejności, w jakiej te czaszki się zaczęły pojawiać, dostaniemy losowy stat up. Bardzo fajny przedmiot, naprawdę. Tylko nie na taki pokój i nie na nasz zasięg. Inkubus sam zabija, no to jest właśnie mega minus, właśnie, już teraz nie zabiliśmy według dobrej kolejności. Inkubus niestety niszczy ten przedmiot i strzały obszarowe. Czuję się ignorowany, Sky Hero 10. To chyba, że trzeba w odpowiedniej kolejności zabijać. Ale no pewnie pisałeś właśnie o tym samym, Maja. Wystarczyło, że jeden komentarz o czaszkach. Przeczytałem, już wiedziałem, o co chodzi. Ty masz na drugie Łukaszu. A, to jak mam na drugie? Nie mam drugiego imienia. Mam jedynie imię na bierzmowanie Daniel. Sobie wybrałem. Jaki Inkubus? No Sukubus, wiem, się pomyliłem. Ja miałem być Fryderyk, o, takie poważne. A mi się bardzo też podoba imię Ignacy. Jakbym miał syna, to prawdopodobnie nazwałbym go Ignacy właśnie. Ciekawe w ogóle tematy mamy na tego streama, ale spoko. Czy ty lubisz taki niby zabawny, zdalnie sterowany autem lub dronem? Ryfek, czy ty lubisz taki niby zabawny, zdalnie sterowany autem lub dronem? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym zdaniu, ale... Nie wiem, lubię? Nie lubię, nie wiem. Nie padnijcie! Proszę, w dobrej kolejności was chcę zabić. Dobra, ten. Teraz ten. I teraz ten. Nie zwiększyły nam się statystyki, nie wiem, jak to działa. Czemu mnie ignorujesz? Nie ignoruję nikogo, po prostu nie widzę czasem komentarzy, no zrozumcie. Hej, dobrze, że nie znasz mojego imienia, nie uwierzyłbyś. No, nie wiem, chyba we wszystko bym już uwierzył. Pogłaskałbyś szczura domowego? Tak, czemu nie? Tylko słyszałem, że szczury sikają, więc musiałbym uważać, żeby mnie nie obsikał. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem, ale to tak brzmi złowrogo po prostu. Zawiodłem się na tobie. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Powinieneś być ładniejszy. Nie no, oczywiście żartuję. Ryfek, zagraj tą postacią na CJ Basement. Nie, na CJ Basement na razie raczej nie będziemy grać. Może kiedyś na Steamie zagramy. Seed Basement bardzo fajny, jeden odcinek z niego chyba nawet mamy, albo nawet dwa. Czy jak nad bossem mamy pokazane te czaszki, to dostaniemy zwiększoną statystykę, jak go zabijemy? No bo on jest tak naprawdę jedyny w kolejce. Nie wiem. Inna fiolka na pipa. Ja tam będę raczej tego ciągle używał. Ta fiolka jest najfajniejsza. Bierzemy HP, a panie. Źle, że go nie wzięliśmy akurat. Ale może być. Weźmiemy Brimstone oczywiście. Gapis Head również weźmiemy. I weźmiemy również HP Upa. Szczury sikają, gdy kogoś lubią lub gdy na przykład za bardzo się wyperfumujesz. Jak to działa, co? Nie miałem pojęcia, że tak to działa. Jaki shot! Jadzie! Ale to jest czadzior. Będziemy tym walić, bo to ma większy zasięg może. Nie wiem. Zostaniemy przy tych niebieskich fiolkach, bo one częściej strzelają. What the fuck? O, masakra. Wiecie co? Przejdziemy się jeszcze po piętrze, bo chciałbym zobaczyć, czy nie uda nam się dostać jeszcze dwóch coinów. Możliwe, że w sklepie byłby do kupienia Soulheart. Bardzo bym chciał kupić Soulhearta. To zdziwienie na twarzy. No serio, nigdy nie widziałem tego efektu na Silasie. A super to wygląda. Nie zadaje jakoś tak mega dużo obrażeń. To nie jest chyba taki zwykły Brimstone. Ale zadaje wystarczająco dużo, serio. Bossów to będziemy tym kosić. Każdy boss będzie dostawał tak naprawdę każdym laserem. Super sprawa. Devil nam się raczej nie przyda. Zacznij częściej nagrywać z kamerką. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to nie będę z kamerką nagrywał raczej nigdy. Ale na streamach tak, no ta kamerka się pokazuje. Taka, wiecie. Ale nienawidzę tego pokoju. O Jezu, Aldis, nie chcę umrzeć. Na streamie, no wiecie, jakaś taka niby większa
między nami jest wtedy komunikacja, jak mam tą kamerkę, może tak to można byłoby nazwać. Ale żałuję tego Algis, no. Mamy dwa sklepy albo jakiś specjalny jeszcze pokój. Znaczy no nie można mieć dwóch sklepów. Biblioteka. Weźmiemy wszystkie? Nie, no nie weźmiemy, bo nie mamy możliwości. Znaczy mamy możliwość wzięcia wszystkich i weźmiemy wszystkie. Dostaniemy przemianę w Bookworma, a poza tym zostaniemy przy Gappy's Head, czy weźmiemy ze sobą Biblię? Chyba weźmiemy ze sobą Biblię. Biblia jest całkiem niezłą książką. Book of Secrets użyjemy. No, a weźmiemy ze sobą Biblię. A nagrasz coś sam oprócz Isaaca, please? Nie rozumiem. Seria z czegoś jeszcze innego oprócz Isaaca oczywiście będziemy robić, ale no nie dzisiaj, jeżeli o to chodziło. Ryfek, wybija twoja ostatnia godzina na poważnie w McDonald's, kończą się zniżki na nuggetsy. One i tak są beznadziejne, to są zniżki 9 nuggetsów w cenie 6, czyli za 9,20. O, super, nie mam kluczyka. Za 9,20 dostajecie 9 nuggetsów chyba. Gdy ja pracowałem w McDonaldzie i miałem jeszcze te zniżki pracownicze na 25 lat McDonalda, za 5 zł miałem zestaw, cały zestaw nuggetsy, do tego fryty i jeszcze picie. To były super czasy. Mamy mało zdrowia, możemy używać pigu. Lockdown, nie, jakoś specjalnie nie boli. Drugiej piguły też użyjemy. Tam jeszcze jakaś karta była, tylko nie pamiętam jaka. To nie wiem co robi, ale weźmiemy sobie 48 Hour Energy, daje nam kluczyk, nie wiem czemu. No i dobra, weźmiemy Devil, użyjemy drugiej piguły przed walką z bossem, lecimy na kolejne piętro. A, dostaliśmy kluczyk, jestem głupi, idziemy do sklepu przecież. Mamy kasę na Soulheart, jeżeli taki będzie. A zagrasz Keeperem szósty raz, pisze. Nie, raczej Keeperem nie będziemy grać, nie lubię grać Keeperem po prostu. Jest Soulheart, świetnie. Czy ten trinket nie sprawia, że właśnie tam się zmieniają baterie w klucze, coś w tym stylu, nie wiem. Bardzo chciałbym kupić mamski, ale no nie stać nas, kupimy sobie tylko Soulhearta i kluczyk i idziemy na kolejne piętro. Spójrz na przedmioty, nie ma Brimstone'a. A właśnie. Ej, w liście przedmiotów też nie mamy Brimstone'a, to jest trochę dziwne. Siema Adrian Kiszczyński. Dobra. A teraz tej piguły nie użyję, bo nie mamy jednego serduszka. Lecimy od razu na walkę z bossem, na kolejne piętro. Zrobisz może chociaż jeden odcinek z przeglądu modów z Terrarii. Nie, ja się tym raczej nie zajmuję, modami i tak dalej, ja po prostu grywam. Nie wiem, wydaje mi się, że Meres jest bardziej odpowiednią osobą do jakichś przeglądów modów fajnych, coś w tym stylu. On ma chyba tam na kanale parę nawet takich filmików, więc jak coś takiego chcecie, to zajrzyjcie do niego na kanał. Ale teraz super sprawa, jak czasem mając tą przemianę w Bookworma, wystrzeliwujemy dwie fiolki naraz. Takie dwa po prostu portale z Brimstone'ów się tworzą. Ten trinket robi, że ze skrzynki dostajesz podwójny drop albo muchę. Aha, czyli to jest takie, nie wiem, że albo muchę, albo podwójny drop. Czyli mamy takie 50-50 niby. No to wychodzimy na tyle samo tak naprawdę. Kiedy kolejne wyrywkowe Q&A? Nie wiem, czy na razie jakaś jest specjalna potrzeba na Q&A. Aż tak bardzo kanał się nie rozrósł od ostatniego razu, gdy ten Q&A robiliśmy. Nawet nie pamiętam, kiedy go robiłem. Z 20 tysięcy widzów jak wbiliśmy. Ale jeszcze może do końca tego roku. Albo na początku, raczej na początku następnego roku by się zrobiło Q&A. Widzę, że Phobos dalej na liście najlepszy. No, Phobos to jest po prostu król nad królami. Ale dzisiaj wypaili, naprawdę poleciał też ostro, także mamy, robi nam się powoli drugi król. Trudno mi jest strasznie trafiać w te głupie pijawy tak krótkimi fiolkami. Na Silasa jeszcze z tego co pamiętam nie działają range-upy. Jak mi nie otrzymaliśmy obrażeń tutaj od trucizny, to ja nie wiem, ale bardzo się cieszę. Na Silasa nie działają range-upy. No nie. O, dobra. Więc jedynie te fiolki możemy zmieniać. Czemu nam się zwiększa statystyka
szybkości poruszania się, a teraz zmniejsza. A teraz znowu zwiększa? Nie rozumiem, naprawdę. Ryfek zagra ze mną w Rocket League. Nie, raczej na takie prośby niestety nie będę odpowiadał. W Rocket League mam z kim grać. Ostatnio właśnie z Broniarem często grywam i nawet ostatnio grywaliśmy właśnie z, czekajcie, Wepailim w Raketa i paroma jeszcze znajomymi. Ale czasem się tak zdarzało, że właśnie losowemu widzowi, jak nie miałem z kim grać, mi się nudziło, wysłałem zaproszenie na Steam i sobie razem grywaliśmy w Raketa. Silas jest odporny na trucizny na podłodze. O, to jest fajna akurat ciekawostka, nawet tego nie wiedziałem. Curse of the Blind, Obsessed Fun. No, średni przedmiot. Czy byśmy go wzięli, czy nie, dużej to różnicy nam nie zrobi. Weźmiemy ze sobą kartę Hermit na następne piętro na sklep od razu. I lecimy na walkę z bossem. Ryfek, gdzie masz przycisk na 10 kasubów? Przycisku na 10 kasubów nie ma, niestety. Przycisk na 100 kasubów jest dopiero. Dobra, walka z bossem. Strasznie mamy mało zdrowia. Wypadałoby w końcu jakieś dostać HP up, albo nie wiem, generację zdrowia. To było spoko. Zaraz, o co chodzi? Dostaliśmy lag upa, ale spadła nam teraz nasza statystyka szybkości poruszania się. Jak to zmieniam? O Jezu, i nam się... Nie ogarniam tak bardzo, o co chodzi z tą postacią. Ale dostaliśmy damage upa, bardzo fajnie, lecimy na kolejne piętro. Ryfek, powiem ci w tajemnicy, że pojechałem po kepsa, stary. Ja tu mam pizzę zamówioną już po prostu dla mnie, także... No ale kepsa też bym zjadł. Pewnie sobie pójdę w następnym tygodniu na ramen z dziewczyną, a potem pójdziemy może nawet na kepsa. Gucio wita. O, Curse of Gucio. Oby nie było na leczes Curse of Gucio, bo będzie źle. Siemano Unknown. No hej Łukaszu, co tam? Widziałam ostatnio na twojej grupie fajne arty z Don't Starve'a, ale rozwaliła mnie ta seksowna Wickfried. No, bardzo fajny, bardzo fajny art. Bardzo fajny, ogólnie ostatnio się zaczęły strasznie pojawiać te arty na z Don't Starve'a. Bałem się właśnie, że... O, super, mucha. Bałem się właśnie, że... No tak jak zazwyczaj arty były tylko i wyłącznie z Isaaca, tak raczej z tego Isaaca zostaną. Kiedyś muszę przyznać, że na poprzedniej serii z Don't Starve'a też się pojawiały te arty, zdecydowanie więcej jak do innych serii, ale ostatnio naprawdę strasznie często się pojawiają, ja jestem mega zadowolony. Jest bardzo fajnie. A kurde, otrzymano już obrażenia, a dopiero co dostaliśmy Soulhearta. No nie! O, zdążyłem uciec! Myślałem, że nie zdążę już. Się zagapiłem na czat, nawet nie wiedziałem, że ta trollbomba się pojawiła. Czyżby kamera z ziemniaka powraca? Powróciła, oczywiście, kamera z ziemniaka to jest nieodłączny po prostu element naszego streama z Isaaca. Dobra, w dobrej kolejności teraz zabijemy i się nic nie zwiększy, super. Zagrasz ze mną w Minecrafta? No nie, nie będę grał. Po prostu dlatego, że ktoś z was się spyta. Nie mam po prostu czasu. Można niszczyć te... Można niszczyć itemy bombo. A że bombą. Bombo! Wiedziałem, że bambo. I dostajesz złomka zawsze w złomka. Nie rozumiem totalnie. Możliwe, że to jest do Enter the Gungeon. Tam jest złomek. Coś. Nie wiem naprawdę, o co chodzi. Mamy wejście do sklepu, wejdziemy do sklepu za pomocą Hermita, nie ma co tracić kluczyka. A mamy Biblię i tu z chęcią wziąłbym i o, super, nie chcę, nie ma tracić kluczyka, po co i wchodzi do sklepu, jestem głupi. Wiesz, ile szczury mogą żyć lat i ile mogą mieć młodych? Jak nie wiesz, to ci powiem. Nie wiem, po prostu napisz. O co chodzi z tą strzałką? A, to jest strzałka od mojego przedmiotu, a nie na maszynie. Dobra, kupujemy Soulhearta, na pewno zmieniamy przedmioty dalej. Te bomby są chyba super na nas. Jak to działa na nas? Dobra, nie działają tak jak fiolki, myślałem, że będą działać, ale nic, chociaż mamy 5 bomb. Użyj teraz Biblii na Isaacu lub na szatanie, bo jest 100% szans na to, że padniesz, a 0% na to, że dostaniesz Godheada, opłaca się. To co? Tu oczywiście bierzemy te przedmioty, lecimy dalej. Hermit najwyżej zostanie na kolejne piętro.
Depth 1, czyli jeszcze jeden sklep będziemy mieli przed sobą. Postaw bombę pod przedmiotem na piedestale. Ale nie mamy żadnego przedmiotu na razie. Jak będę coś miał, coś czego nie będziemy chcieli wziąć, to nie wiem, postawię tą bombę, ale... Żeby można było bomby stawiać pod przedmiotami i przedmioty wysadzać, to pierwsze słyszę. Siema, Just Predator. Na Silasie mam bug, że mam speeda 2.01. Przed chwilą właśnie tak mieliśmy. Ten speed zwiększył się ponad 2. Potem spadł do 1 i dostaliśmy lakapa. Także nie wiem, bardzo dziwnie to działa. Lecimy na walkę z bossem, nie ma co tu już robić. Sprawdźmy jeszcze Super Secret Room, czy nie ma. Mogą mieć 12 młodych i żyć do 6 lat, a rasowe szczury mogą żyć 5 lat i tyle samo młodych. No, ciekawe. Ciekawostki ze streama Rywka na temat szczurów. Spoko. Teraz momencik. Ile mamy zdrowia? Czy ktoś pamięta, ile mamy czerwonych serduszek? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że jedno czerwone serduszko mamy. Z HP upa tego po prostu, zwykłe czerwone serduszko, co wzięliśmy. Bo jeśli mamy jedno czerwone serduszko, weźmiemy pakt i potem chyba jeszcze nas będzie stać na pentagram. Ile czerwonych serduszek? Jedno. Cztery czerwone, ktoś pisze nawet. Dwa czerwone? Kurde, nie wiem teraz, czy serio mamy jedno czerwone serduszko, czy dwa czerwone serduszka? Coś my wzięli, żebyśmy mieli dwa. HP upa wzięliśmy. A innego nie mieliśmy. Jedno mamy. Dobra, nie będę ryzykował. Pakt daje dwa soul hearty, tak. Weźmiemy pakt. Dwa soul hearty, minimum dwa mieliśmy, więc to też możemy wziąć. Będziemy mieli bardzo mało zdrowia, ale nie umrzemy. I dostaliśmy przemianę w lewiatana. Bardzo fajnie. Tu jeszcze mamy przedmiot gapiego. Też mega fajnie. Jesteśmy w 1/3 gapim, bo chyba przedmiotu wcześniej żadnego nie mieliśmy. I lecimy na walkę z bossem. Dobra. Walka z bossem i na następne piętro, potem od razu hermit i mam nadzieję na jakieś soul hearty w sklepie. Nie ma HP upa, ale speed up może być. Mamy znowu tą szybkość zwiększoną dziwnie. Size down też jest super. Dobra, następne piętro. Hejka Tamagara, dzięki za powodzonka. Do której live? Prawdopodobnie do końca tego podejścia tylko. Szczerze wam muszę powiedzieć, że tak więcej jak 2 godziny raczej nie będziemy grać, bo po pierwsze jestem mega głodny, po drugie musimy jeszcze z Mangetsu nagrać Don't Starve'a, nie chcę mu kazać jakoś specjalnie długo czekać. No i tyle tak naprawdę. Szczury mnie atakują, o nie, musimy się kryć. Wiem, że można niszczyć tym bombą, już ktoś pisze drugi raz. Znaczy nie wiem, że można, ale zobaczymy. Także proszę cię, Klaudku Skurzyński, nie pisz więcej tej samej wiadomości, bo cię będę musiał wyciszyć. Kiedy odcinki z Metina? Nie wiem, raczej nigdy, bo nie mam pojęcia, jak miałyby odcinki z Metina w ogóle wyglądać, serio. Szczególnie jak ktoś nie jest w topce, jak na przykład ja. W ogóle nie mamy serduszek. Nawet nie wiedziałem, że mamy tyle zdrowia, dopiero teraz się skapnąłem. Mogłem jeszcze wziąć ten pentagram głupi. A wziąłem ten pentagram przecież, dobra, nieważne. Wszystko jest okej. A jeszcze HP upa dostaliśmy z Eternal Hearta, to jest super. Kupujemy Soul Hearta, lecimy dalej. I Hermita nie użyłem w końcu. Wysłałem fanarta na grupie z taką Lilith. Widziałeś? Nie wiem, jeżeli wysłałeś to niedawno, to nie widziałem. Jeżeli dziś wysłałeś, to myślę, że nie widziałem, bo prawie nie wchodziłem na grupę, jedynie wysłałem wiadomość o streamie i tyle. Zwiększa nam się statystyka jakaś, chyba szczęście, co jest raczej średnią rzeczą. No ale okej, lepsze szczęście niż nic. Zwiększą nam się teraz obrażenia, to jest akurat super. Zagrasz w Enter the Gungeon potem raczej nie, ale jeżeli... użyjemy Hermita, żeby się po prostu bliżej teleportować. Jeżeli następny odcinek będę nagrywał po prostu w następnych dniach, to nie będzie to Isaac, tylko właśnie raczej Enter the Gungeon. Będzie zapis live? Tak, będzie. Dlaczego masz darmowe klucze w sklepie? Właśnie nie ogarniam, nie wiem czemu.
wcześniej się o to pytałem i nie wiem, czy ktoś mi pisał. Możliwe, że ten nasz trinket tak robi, albo jakiś przedmiot mamy, ale nawet nie wiem, jaki przedmiot mógłby coś takiego robić. Także nie mam pojęcia. Powiem ci, że bardzo fajny masz kanał, a bardzo dziękuję, Paweł Duck. Paweł, Power, nie no, Paweł przez V. Dwie karty, zobaczymy jakie. Two of Diamonds, znaczy Ace of Diamonds, się raczej nam przyda. Strength, wolę Strength na jakąś trudną walkę, zwiększy nam obrażenia razy półtora. Do Boss Challenge Roomu sobie możemy wejść. Bardzo fajnie. Czyżby cheaty? No, Ryfek cheatuje na odcinku z Isaaca. Dlatego miał taki win streak. I cheaty mu nie działają jak gra Magdaleną. Dobry wieczór, przywiozłem panu tą pizzę, co pan chciał. A bardzo dziękuję. Crystal Ball. Czy wolimy Crystal Ball? Raczej nie. Crystal Ball raz użyjemy i weźmiemy Biblię, abyśmy nie musieli walczyć po prostu z matką. Kiedy zimno, gdy ci źle, obejrzyj Rywka, pociesz się. No, słodziutko. Rynek Trinket zamienia baterie w klucze. O, no i widzicie. Właśnie żadnych baterii nie widzieliśmy, to tak się zastanawiałem, czy może właśnie tych baterii nie zamienia w klucze. Super Grid, bardzo trudna walka. Dostaliśmy na dodatek ćwiartkę. Czy ćwiartka jest nam na coś potrzebna? Tutaj mamy ostatni sklep, więc kupmy ten przedmiot, który jest do kupienia. Nie wiemy co to, ale no, ostatni sklep. Kompas, kompas jest super. Kompas uwielbiam, więc mega się cieszę. Ja wysłałem Lilith 3 dni temu, ale to mój pierwszy fan art, więc może być taki 5 na 10. To nie wiem, czy widziałem. Możliwe, że widziałem, ale nie pamiętam po prostu teraz. Wysać kulę, kurde, no nie wysadziłem kuli. Sorry. Ale żeś aż podniósł łapy. Ojej, dobra. Bierzemy oczywiście Polaroida i w Devil Roomie bierzemy oba przedmioty. Sacrificial Dagger, spoko, bym go wziął. Black Powder, no tego już bym nie wziął. Idziemy na kolejne piętro. Czemu nie zmienisz nazwy na YouTube na Rynek? Bo nie chcę się nazywać Rynek. Jestem Ryfek. Oczywiście jako mem, Rynek, Rondel, Rolex widziałem, dzisiaj był Rondo nawet. Całkiem spoko, ale no, jest tylko Ryfek i będzie Ryfek. Nie dajesz hajsu maszyny? Ciągle zapominam. Emperor, na tym piętrze od razu używamy. Headless Horseman. Bardzo łatwy boss, nie wiem czy nie najłatwiejszy boss na tym piętrze. Ale jego przedmiot aktywny, nie, on niestety będzie dla nas bezużyteczny i tak już latamy. Nie chcemy go brać. I kolejne piętro. Ładunek na Biblii zaraz będziemy mieli, więc walka z Itlis to będzie tak naprawdę peska dla nas. Curse of the Blind, no raczej nic nie zmieni, tak przedmiotu z walki z bossem nie dostaniemy. Liczę na dodatek bardzo na Gapi Scholar, jeżeli no niestety nam się nie uda przeżyć. Wysać konia, no znowu zapomniałem, sorki. Bardzo przepraszam. Zapominam. Nie myślę o tym totalnie, bo nigdy przecież czegoś takiego jak wysadzanie przedmiotów nie było. Ale na The Chest będziemy. Szanse na to, że przedmioty wszystkie będą dobre, są tak minimalne, że na pewno znajdziemy jakiś przedmiot do wysadzenia. O, na The Chest jakiś przedmiot wysadzimy na 100%. Gdzie jest walka z bossem? No wydaje mi się, że będziemy musieli iść tutaj na górę i potem w lewo, co mi się nie podoba. Bo dosyć długa to jest chyba droga. Ale żem zarymował. W ogóle co dziś jest? Sobota czy niedziela? Chyba sobota. No to spoko, jeszcze jutro wolne. Ryfek i jego skleroza, dokładnie. Ja czasem zapominam polskich wyrazów w języku polskim. Polskich wyrazów w języku polskim. Prostych wyrazów w języku polskim właśnie. I sobie muszę tłumaczyć z angielskiego na przykład. Skąd pomysł na nazwę Ryfek? Uwielbiam to pytanie. Skąd pomysł na nazwę Ryfek? Mam na nazwisko Ryfka, to jest moja ksywa. Po prostu. No ale oczywiście ktoś może nie wiedzieć, także... Luzik. Dobra. Walka z bossem przed nami. To jest walka z It Lives, więc spadnie na strzała z Biblii. I idziemy na katedrę.
Co robi Dry Baby? Dry Baby blokuje strzały przeciwników. Możemy tak się za nim schować, na przykład jakby z góry ktoś, coś leciało, to za nim teraz stoimy. Na dodatek, jak trzyma Dry Baby samo obrażenia, jest szansa na to, że aktywuje efekt Necronomiconu, czyli wszystkich przeciwników w pokoju uderzy. Co mnie ominęło? No, prawie większość streama niestety. Streamujemy od 17:30, a to jest nasze ostatnie podejście już dzisiaj. Ale nie martwcie się, zapis streama na kanale będzie dostępny. Prawdopodobnie nie od razu po końcu streama, bo tam YouTube robi zawsze jakieś ograniczenia. Ale wydaje mi się, że max godzinka i po zakończeniu streama... Jezus Maria. Cały powinien być. Dadzik.pl, Ryfek, czemu mnie wyciszyłeś? Ja tylko się spytałem, czy podoba ci się to, Ryfek. A to nie, to ja cię nie wyciszałem, nie przypominam sobie. Ale dziękuję bardzo do Nate'a. I no nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to. To po prostu jest jakiś napis zrobiony ciekawie i tyle. Wgrasz więcej modów? Tak, prawdopodobnie wygram więcej modów. To czemu nie Ryfka? No nie wiem, no nie mówili na mnie Ryfka. Jakoś wyszło na to, że mówili na mnie Ryfek po prostu. Tak ksywę oni mi wymyślili. Ja sobie sam ksywę nie wymyślałem. Na moją siostrę też mówili na przykład Ryfcia, a nie Ryfka. Znaczy Ryfka też do dziś na nas mówią, ale mówię, był zawsze Ryfek i Ryfcia. Miałeś nie pierdzieć. No przepraszam, czasem się zdarza. Wysadź zły item, pamiętaj. Tak, będę pamiętał, zły item wysadzimy oczywiście. O mój Boże, dostajemy dużo obrażeń, to się nie podoba mi. Nie wiem czemu strasznie nam się zmienia co chwila szybkość poruszania się, to jest mega wkurzające. A czemu na Steamie jestem jako sułtan ochtaczki? Dla beki po prostu, mi się spodobał ten nick, raz go zobaczyłem kiedyś na internecie i sam się tak nazwałem. Dobra, wiecie co, wysadzimy się, nie będziemy tutaj walczyć z Warem, albo może i będziemy, bo nam zablokuje wejście. Headless Horseman, raczej luzik. Dobra, latamy, więc tu się nie ma co martwić. Właśnie, może się powinienem przerzucić na te fiolki. Wydaje się, że mają zdecydowanie większy zasięg. Ty grasz Azazelem? Nie, gramy Silasem. Mamy fiolki Silasa do zmiany co chwilę. Po prostu fiolki Silasa z Brimstone'em mają bardzo ciekawy efekt. Dobra, do walki z bossem z 3-4 pokoje, powinno pójść spoko. Mamy kluczyki na przedmioty, jakiś zły przedmiot wysadzimy, wiem, pamiętam. Powinno być ok. Jeżeli chodzi o samą walkę z bossem, też nie powinno być najgorzej. Weźmiemy po prostu te dłuższe fiolki, te zielone. I bardziej się skupimy na unikaniu. No ale dojście do bossa to nie wiem. Wysadzić przedmioty wód, właśnie wiem, też się dziwię, ale widzowie piszą, że przedmioty można wysadzać podobno w Isaacu ostatnio, więc zobaczymy. Mamy złote bomby, więc wejdźmy od razu do Super Secret Roomu. Gdzieś tutaj powinien zaraz się znaleźć. Od kiedy na Silasie można mieć przedmiot aktywny? Od zawsze. Na Silasie przedmioty zmienia się za pomocą, znaczy fiolki zmienia się za pomocą Q. Tfu, Q, Boże, kontrolem. Jakie Q? No teraz jeszcze właśnie zapomniałem, że czeka nas walka z Isaaciem, ale tu już mówię, że o walce z Blue Baby i dojściu do The Chest. No, ale nie, jak na razie idzie ok. Dobra, po walce z Isaaciem zdrowia nie straciliśmy, ogarniamy przedmioty, bierzemy dobre, złe wysadzamy, zobaczymy jak to będzie działało. Czemu ostatnio... Ej, Ryfek, czemu ostatnio odcinka z Don't Starve Together? Znaczy, ja wiem, no, że czemu nie było. Ale sprawdzacie dwa razy. Coś zanim napiszecie. Bo po prostu nie nagraliśmy, nie mieliśmy czasu. Pyromaniaka weźmiemy, może dostaniemy jakiegoś HP upa w przyszłości. Wszystko inne jest średnie, to jest ok. Muchę wysadzimy. No, muchę wysadzimy. Nie można wysadzić przedmiotu, o czym wy w ogóle gadacie?
Powiedz mi, jak odblokować Jere i tą runę, co działa jak D6. Nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam. Sprawdź sobie na wiki. Ja siedzę w szpitalu, Bartek Kowalewski. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. Dobra. Idziemy w stronę walki z bossem. Rzucamy się na te fiolki niebieskie. Wydaje mi się, że będą zdecydowanie najlepsze. Fuck, no serio. Pierwszy pokój, ja już otrzymałem obrażenia. To się źle zapowiada. Bardzo się teraz będę skupiał, jak będą pokoje z przeciwnikami, to raczej czatu czytać nie będę. Bardziej się skupia po prostu właśnie na atakowaniu przeciwników. Dobra, Gerdi, wszystko luźno. Kolejny przedmiot. Nie jest to HP up. HP up, proszę bardzo. Czemu nie Hierofant? Ale ten prosto jest losowy przedmiot. Albo i nie. Koniec Winstreaka. Koniec Winstreaka to już był. Już nie mamy Winstreaka, jakby ktoś nie wiedział. A ja tutaj tak zwaliłem teraz. Zamiast zabić na końcu Femina niebieskiego, zabiłem go jako pierwszego, a jakbyśmy go zabili jako drugiego, dostalibyśmy Solharta. O mój Boże, nie ty, nie ty. Ale szybko padł, dobrze. Def się raczej nie przyda. O mój Boże, jak ty strzelasz często. Dobra, już lata, także trzeba uważać. Zielone. Udało się ledwo, co? Jakoś daliśmy radę. Jak traciłem Winstreaka? Polecam obejrzeć ostatni odcinek Dajzaka. O Boże święty. Dadzik.pl, to mnie odmutuj może, bo wiesz, chciałbym sobie troszkę popisać. Masz tu 3 złote, ja siłownie i idź pak. Na siłownię idź pakuj. Dzięki wielkie za donate'a. Ja nikogo nie zmutowałem, ja jedynie dałem timeout na 300 sekund. Po 300 sekundach powinieneś móc pisać, jeżeli jesteś zmutowany, to nie ja musiałem cię zmutować. No nic. No, konsolę znowu żem otworzył. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, bardzo wam dziękuję za bycie na streamie oczywiście. Mam nadzieję, że się podobał. No nie wiem, kiedy następny sobie zrobimy. Prawdopodobnie znowu w przeciągu następnego miesiąca, coś w tym stylu. Jednego rana nie będę dalej robił, bo po prostu jestem strasznie głodny, bo jestem trochę zmęczony, bo musimy nagrywać Don't Starve z Mangetsu i tak dalej, dlatego... Widzimy się za miesiąc na streamie, a jutro się widzimy przy Don't Starve Together. Wielkie dzięki za bycie na streamie dla wszystkich. Wielkie dzięki dla wszystkim. Wielkie dzięki wszystkim, którzy dali donaty. Naprawdę bardzo to doceniam. No i widzimy się następnym razem. Cześć!